jak to jest być w startupie, który w przeciwieństwie do twojej pierwszej firmy nie jest sukcesem od pierwszego miesiąca. Kilkadziesiąt Wenezuelczyków codziennie nielegalnie przekraczało granicę z Kolumbią, żeby w Kolumbii grać dla nas pokera. A dlaczego w Kolumbii? Bo tam mogli, a w Wenezueli nie było internetu. Aha. I oni zarabiali po te kilkanaście dolarów czy dziennie i odmieniali życie całej wioski. Ostatecznie w 2021 roku wystartowaliśmy z KTS Weszło. No i to był mega sukces. Wysadziło nam serwery. Zbiórka się zebrała i tak chyba tam w 87 minut milion euro został zebrany, tam 4,5 miliona. Warto zawsze potrafić znaleźć jakieś marzenie, które warto dopisać do bucket listy. Czyli że bucket list należy aktualizować całe życie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Testujemy nowy setup. Nie wiem, jak nam to wyjdzie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy nas lepiej słychać, bo zupełnie inne mikrofony, i czy nas lepiej widać przy stole, a nie na fotelach. Ja czuję się dzisiaj trochę nieswojo, ale zobaczymy. Gość zacny, więc będzie o czym rozmawiać. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a to daje nam zasięgi. Bardzo wam dziękuję. O! Kolejny like, dziękuję ślicznie. Jeżeli macie firmę i zastanawiacie się nad jej rozwojem czy sprzedażą, już 29 lutego w Warszawie konferencja Życie po Exicie, strona bardzo prosta, życiepoexicie.pl, tam się wszystkiego dowiecie. Zapraszam was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest nie kto inny, tylko Dawid Paczka. Cześć, dzień dobry. Dawid już był na kanale, nagrałeś całą serię młodych, dwie serie Młodych Wilków. No 12 odcinków. 12 odcinków, więc już tutaj byłeś, ale jesteś pierwszy raz w roli gościa. Kiedyś mieliśmy krótki taki odcinek, robiłeś różne serie, takie nazwijmy to peryferalne. A, niecodzienniki. Niecodzienniki, dokładnie, więc byłem w niecodzienniku i chyba kiedyś, jak ruszyliśmy z Emiteo, to ja i Mateusz i Michał byliśmy u ciebie na takich krótkich filmach tłumaczących, czym jest crowdfunding. Ale w Zaprojektuj swoje życie w odcinku jeszcze nie byłeś. Niestety, nigdy nie miałem Ale okazji. Crowdfunding udziałowy jest powodem, dla którego się spotykamy, bo firma, którą prowadzisz, w której ja jestem jednym z pierwszych inwestorów, właśnie uzyskała licencję KNF-u na crowdfunding udziałowy. Tak, dokładnie na crowdfunding inwestycyjny, żebyśmy mogli działać w całej Unii Europejskiej i kontynuować naszą dotychczasową działalność na nowych regulacjach, które narzuciła Komisja Europejska. Tak, jesteśmy pierwszą. To jest całkiem świeża wiadomość. Pierwszą platformą, tak, to jest całkiem świeża wiadomość sprzed 3 tygodni, jak to nagrywamy. Prawdopodobnie z miesiąca, 5 tygodni od emisji tego odcinka. Jedynym innym podmiotem, który również dostał licencję, jest GPW Private Market. Jest to spółka córka GPW, jednakże GPW Private Market jeszcze nie ma aktywnie działającej platformy. Czyli macie konkurenta, który jeszcze nie konkuruje. Jeszcze nie konkuruje. Czyli sytuacja monopolowa przez chwilę na rynku. Tak, myślę, że nawet dłuższą chwilę, bo jednak zbudowanie platformy od podstaw to jest jednak trochę czasu, wymaga tego. Okej, to pogadamy o tym za chwilę. Jak zwykle w audycji Zaprojektuj swoje życie zadajemy jedno takie pytanie, które otwiera, rozgrzewa zarówno słuchających, jak i mówiących. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? To jest pytanie z mora, nie? Jechałem tutaj taksówką i mówię, zaczniesz od tego. A mówię, może tym razem zmienisz i zaczniesz, jak się poznaliśmy. No to łatwiejsze, nie? No dobra, to jak się poznaliśmy? Nie, zacznijmy od tego, jak projektowałem, wiesz, swoje życie. Jestem relatywnie młody. Mam 34 lata, niedługo 35. W tak młodym wieku jakby nie zawsze sobie jesteś w stanie wszystko zwizualizować, albo nawet nie podchodzisz jeszcze do tego tak, że planuję zrobić to, planuję zrobić tamto. Moje życie to jest jakaś tam wypadkowa przypadku, trochę narzuconych rzeczy przez los, które miały miejsce jakieś tam w moim dzieciństwie, co potem przełożyło się, wiesz, jakby na całe moje życie. A zaczynałeś życie na PGR-ze? Zaczynałem życie na PGR-ze, tak. 63 osoby na wsi, 13 domów. Byłeś tam kiedyś ze mną. Dwie wielkie obory, na których jest napis "Strzeż się pożaru". No nie jest to najlepsze miejsce do rozkwitania, ale jakby 20 kilometrów od tego PGR-u było zacne miasto Koszalin. To niedaleko Mielna, słyszałem. Niedaleko Mielna, 100 tysięcy, wiesz, mieszkańców.
Koszalin to jest takie miasto, które dzisiaj jest świetnym miejscem do życia przez swoje zarówno właśnie przez lokalizację, czyste powietrze, dużo zieleni, spoko infrastrukturę i tak dalej, bezpieczeństwo, brak bezrobocia, ale jednak te, wiesz, 25-30 lat temu Koszalin no, miał dużo swoich problemów. Chyba tam rekordowe bezrobocie wynosiło 37% w 2002 roku. No nie ale był pamiętam, że mieliśmy paru gości przedsiębiorców z Koszalina. No bo to jest miasto, z których wywodzi się wielu znamienitych osób. Dokładnie. Tak. Nie, no ciekawe, zawsze się śmiałem, że wiesz, to samo liceum, co ja kończył Kuba Wojewódzki. No, aczkolwiek on się nie przyznaje do tego, że jest z Koszalina. Więc to jest taka info, która nie jest szeroko znane. A propos tego liceum, do którego przeszedłem, mimo jakby tych problemów w Koszalinie było fenomenalne liceum, które do dzisiaj wspominam i że tak powiem, mordka mi się cieszy na tamten czas. To było liceum Dubois, gdzie z tego liceum, że tak powiem, grupa moich przyjaciół została do dziś w moim życiu. Z tamtej perspektywy, tamtych lat, tych kilkunastu lat temu, tam 20 lat temu, to Dubois to był taki trochę Hogwart w tamtym regionie, czyli coś całkowicie, Hogwart odnosząc się tak, do Harry'ego Pottera, ja rozumiem, no. Było coś całkowicie niedopasowanego do tamtej rzeczywistości. Aha. Wiesz, jakby... Magiczne, tak? No nie wiem, szerokie korytarze, ludzie czytający książki na korytarzach, rozmawiający o książkach, w ogóle jakby absolutne poszanowanie do chęci... A w międzyczasie 37% bezrobocia, tak? I PGR. 63 mieszkańców. Więc jakby to był dość duży kontrast. Połowa moich kumpli było olimpijczykami w liceum. Sam też jakąś tam olimpiadę wygrałem. Jaką? Ekonomiczną. Znaczy nie wygrałem, tam byłem w finale, nie wiem, 30 w Polsce byłem. To było dość takie niesamowite, że jakby w tej szkole mogłeś się bawić, mogłeś się wygłupiać, mogłeś robić głupie rzeczy jak każdy nastolatek, ale jeżeli miałeś ochotę rozwijać swoją pasję, wiedzę, to z jednej strony nauczyciele, na których w ogóle mówiliśmy profesorowie, bo to był jakby... Tak się mówiło. Tak się mówiło. Nie w każdym, no, ale jakby tam był narzucone to. Jakby profesorowie dawali ci ku temu przestrzeń, dbali o ciebie i jakby jeżeli wykazywałeś chęć do tego, żeby poszerzać wiedzę, to ci to umożliwiali pro bono. To jest jakby się nad tym zastanowić, mega misyjne i też nietuzinkowe. Także jakby było to bardzo fajne, kształtujące w jakiś sposób miejsce. A ty na koniec swoich lat nastoletnich i tam początek dwudziestych miałeś bardzo trudną sytuację ekonomiczną, prawda? Wiesz co, jakby nie mówię o tym nigdy publicznie, bo to jest takie, nic to nie wnosi. Jest to jakaś tam ckliwa historia, która jest jakąś tam częścią mojego życia i która miała oczywiście jakiś tam wpływ na mnie. Kilkanaście lat temu, jak leciałem w podróży poślubnej, mieliśmy przesiadkę w Dubaju, lecieliśmy do Nowej Zelandii z moją żoną. I kiedyś mi jeden chłopak powiedział, właśnie współpasażer, nie znałem go wcześniej, i rozmawialiśmy sobie, jak to w samolocie nudziło nam się, wypiliśmy kilka drinków, rozwiązały się języki i już byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. I on mi powiedział, podsumowując tamtą sytuację z tamtych lat, że wszyscy byliśmy biedni w 90. Taka jest prawda, jakby mało kto był zamożny w tamtych czasach. Mhm. Polska była egalitarna w taki sposób, że wszyscy mieli tak samo... Tu aż się prosi o użycie słowa na CH, ale tak samo źle, po prostu. Poza jakimiś nielicznymi wyjątkami osób, które wywodziły się z rodzin bardzo przedsiębiorczych albo jeszcze posystemowych, tak? Zacząłem pracować bardzo szybko. Pracowałem już w liceum. Byłeś barmanem. Barmanem byłem trochę później. Na początku pracowałem po budowach, tam gdzie, wiesz, gdzie mnie chcieli po prostu zatrudnić. Znaczy zatrudnić oczywiście nieoficjalnie. Bo byłem niepełnoletni i wiadomo, podatki nie każdy chce płacić do dzisiaj. To w jakiś sposób tą nieciekawą sytuację ekonomiczną udało mi się dość szybko przezwyciężyć. I już praktycznie jadąc na studia byłem w pełni samowystarczalny. Mhm. Studiowałeś w Poznaniu? W Poznaniu, bo SGH mnie niestety nie chciał. Pomimo 30 miejsca na olimpiadzie? Języki były problemem. To jest w ogóle taka moja pięta Achillesowa. Nigdy nie byłem poliglotą. Pamiętam, że rozważałem też opcję przystąpienia do Hufcu, bo jest Huf jest pracy w SGH-u. To jest taka ciekawa inicjatywa, nie wiem, czy on istnieje do dzisiaj, ale wtedy była, że możesz, jak się nie dostaniesz, możesz pracować tam, jakby zajmować się porządkiem wokół budynków i tak dalej i być wolnym słuchaczem. A po roku
z dużą dozą prawdopodobieństwa zostaniesz przyjęty. Mhm. Jeżeli tam oczywiście... Ale wybrałeś Poznań. Wybrałem Poznań, bo wtedy moja ówczesna dziewczyna, dzisiejsza żona, pojechała do Poznania, też pojechała na Uniwersytet Ekonomiczny. Czyli to nie było zaprojektowane przez ciebie? Trochę było, bo UEB akurat mnie chciał od razu. więc wiesz, jakby no, tu wiedziałem, że się nie dostanę, albo ten hufiec pracy. Wiesz, no hufiec pracy był bezpłatny. A to nie płacili ci? Nie płaciliby, jakbym poszedł tam, tak? To jest jakby wolontariat. Do tego no nie masz stypendium naukowego i tak dalej, więc nie zaprojektowała to moja ówczesna dziewczyna, tylko bardziej sytuacja ekonomiczna, gdzie musiałem po prostu podjąć naukę w takich warunkach, które mi się pozwolą jakby pracować, tak? Studiowałem dziennie, no i pracowałem na pełen etat, tak? Ale w tym parmaństwie też miałeś jedną bardzo ważną rozmowę z kolegą, która zmieniła twoje życie. Tak, faktycznie. Kolega z podstawówki odwiedził mnie kiedyś, jak zamykałem restaurację, która się nazywała w ogóle Don Corleone. Ale to jest jakby, to była naprawdę fajna restauracja włoska. Tylko jakby dla mnie to jest też no, tyle zabawne, że byłem psychofanem w ogóle prozy Puza. Nawet prezentację na maturze ustnej z polskiego robiłem w oparciu o, to był temat z portretem władcy we współczesnej literaturze. Zrobiłeś Ojca Chrzestnego? I robiłem dokładnie, jedną z przykładów był dokładnie Vito Corleone. Także to, że trafiłem do restauracji, która się nazywa Don Corleone i to była jedyna restauracja na rynku w Poznaniu, która mnie przyjęła, było dla mnie, wiecie, takie dość zabawne i symboliczne. Także to był bardzo dobry czas. Bardzo ciekawy dla młodego człowieka i doświadczający. I pewnego razu, jak zamykałem tą restaurację, przychodzi do mnie kolega i mówi do mnie zdaniem: Dawid, tam postawiłem mu piwo, pije to piwo. I on mówi do mnie: Dawid, dzisiaj grałem w grę, w którą przez noc zarobiłem więcej niż ty zarobisz przez cały miesiąc, a uważam, że ty w tą grę będziesz lepszy ode mnie. Mhm. No, ja zapytałem się: oła, proszę, a cóż to za gra? A on mówi: grałem przez całą noc w pokera. Ja się na niego spojrzałem, użyłem niecenzurowanego słowa, żeby spieprzał. I powiedział: nie, no daj spokój, no nie jestem hazardzistą. No, jakby, co ty w ogóle do mnie mówisz, tak? Zmieniliśmy temat i poszliśmy dalej. Z rozmową, pewnie później poszliśmy na imprezę, cokolwiek. I zapomniałem o tej rozmowie, a on był tak wytrwały, że jeszcze kilkukrotnie wracał do mnie z tym i próbował mnie przymusić wręcz, żebym zaczął grać w karty. Mm-hmm. A ty nie grałeś w pokera? Nie. Nie grałem, nigdy się jakby tym nie interesowałem. Miałem bardzo takie, wiesz, no, zaściankowe myślenie. Do tego wydaje mi się, że w mojej rodzinie ktoś miał tam dość spore problemy kiedyś przez granie właśnie w karty. W tak zwanego five card draw, czyli pięciokartowego pokera, który był pokerem przedstawionym w filmie Wielki Szu. Także tym bardziej jakby od tego stroniłem. Jakby hazard sam w sobie. Wiesz, ja bardzo lubię matematykę. I jeżeli cyfry są czymś, co lubisz, co ci sprawia przyjemność, to jakby idea hazardu jest taka dla ciebie uwłaczająca sama w sobie. Bo jeżeli rozumiesz założenia hazardu, i że jesteś w nim zawsze stratny w długim okresie, no to jakby nie chcesz uczestniczyć w tej rozgrywce, bo to jest tak, jakbyś się sam wystawiał na strzała i nie rozumiał, że cię wiesz, że stracisz. No jakby nie oszukasz, nie wierzysz, wiesz, ja nie wierzę, wiesz, w los, w cudowne szczęście, w takie rzeczy. Wierzę w cyfry, zawsze wierzyłem w cyfry, bo one są prawdziwe i one nie kłamią. No i jakby sama idea hazardu dla mnie jest po prostu uwłaczająca. I nie wyobrażam sobie, żebym świadomie uczestniczył w takiej rozgrywce. Więc jakby tego totalnie unikałem. No i któregoś razu, chyba na moich urodzinach, on też był zaproszony, ten kolega, i na poprawinach, bo moje urodziny świętowaliśmy zawsze, był to powód, żeby z całego kraju się przyjaciele z liceum zjechali, więc świętowaliśmy zawsze 2-3 dni. Drugiego dnia on wyciągnął żetony, wyciągnął karty i zaczął nas uczyć. No i złapałem wtedy bakcyla. Bardzo mi się ta gra spodobała. To jest bardzo matematyczna. Bo zrozumiałem dokładnie. Pierwszy raz, mimo tego, że nie wiem, grałem w Macao, grałem w tysiąca. Nie wiem, grając w Macao praktycznie nigdy nie przegrywałem z graczami, którzy nie byli matematycznie uzdolnieni i tak dalej. Jakby nie wiem, jakby no, zaściankowe myślenie, brak jakiejś takiej abstrakcyjnej wyobraźni,
że no przecież to jest gra oparta na skończonej ilości elementów, więc jakby musisz być w stanie zbudować w niej przewagę. Każda gra karciana, taka jest oprócz wojny, gdzie losowo sobie wybieramy kartę, tak? Każda inna, w której podejmujemy decyzję, co zrzucimy w pierwszej kolejności, nawet jeżeli mamy tylko dwie karty, hipotetycznie. Ty ciągniesz dwie karty, ja ciągnę dwie karty. To wpływa na wynik. To wpływa już na wynik, więc można w niej uzyskać przewagę. No i w momencie, kiedy zacząłem grać tego pokera, zacząłem to analizować, on też jakby to nam tak bardzo, bardzo dosadnie i prostolinijnie zaczął tłumaczyć, no zauważyłem, no, że no, to jest dziedzina i uznałem, że spróbuję zgłębić jej arkany. No i złapałem bakcyla i stało się to nieodłącznym elementem mojego życia. To był rok chyba 2007 albo 2008. Niestety pod koniec 2009 roku czar prysł ze względu na to, że w Polsce pojawiła się tak zwana afera hazardowa. I przy okazji afery hazardowej dostało się rykoszetem też grom karcianym na pieniądze. I poker został wrzucony do tego samego worka, co gry kasynowe, co bukmacherka, co jednorękie bandyci, czyli automaty maszynowe, tak? No i poker został też wrzucony jako gra nielegalna do tego. Poza kasynami. Poza kasynami, tak. Tu już nie ma co wchodzić, jakby dlaczego gra w kasynach nie miała sensu. Jest mnóstwo materiałów, świetnych wywiadów na ten temat, świetnych rozmów. Ale grałeś na całym świecie, prawda? No i jedyną opcją było to właśnie, żeby zacząć podróżować. No więc grywałem i w Czechach. Ile wtedy miałeś lat, jak zacząłeś jeździć? 20. Mhm. No i studiując ciągle, czy... No udało, czy, studi- udało... czy studia, żeśmy tak wrażę, zeszły na daleki drugi plan? Powiem tak. Ja bardzo jestem wdzięczny Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu, bo to była naprawdę świetna przygoda. Udało mi się tam uzyskać tytuł licencjata. Poznałem tam masę świetnych ludzi, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Nawet jeszcze powiem więcej. Pierwszy komputer, laptop przenośny kupiłem za stypendium naukowe, które uzyskałem na drugim i trzecim semestrze tych studiów, także też się przyłożyli, bo ten laptop był niezbędny później do wszystkich innych rzeczy, które w życiu robiłem. No ale jakby nie byłem w stanie już się skupić na studiach w momencie, kiedy moja głowa została całkowicie pochłonięta przez nową dziedzinę. Czyli zostajesz zawodowym pokerzystą. Tak, można co tak powiedzieć. Co to znaczy być zawodowym pokerzystą w praktyce? Dzisiaj już całkowicie co innego, a co to wtedy znaczyło w latach 2000? To znaczyło, że jesteś nomadą takim cyfrowym, można powiedzieć protoplastą nomady cyfrowego, szczególnie jak jesteś z Polski, czyli jesteś w ciągłym ruchu, jeździsz, latasz po całym świecie. Na turnieje. Turnieje lub gry cashowe, czyli jakby odmiana, że grasz w jednym stoliku, wrzucacie pieniądze i rywalizujecie, doładowujecie pieniądze. Prywatne, tak. No i jakby, nie wiem, no spędziłem pewnie w życiu z 3 do 6 miesięcy w Pradze, w Czechach to łącznie pewnie z rok, kilkadziesiąt razy w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii, latało się do Azji. No praktycznie no mnóstwo było tych. Stany miejsc. Też? Wiesz co, Stany mnie ominęły ze względu na to, że zawsze to odkładałem w czasie. Mhm. Logistyka mnie przerażała, koszty, jakoś tak mówię, no za rok. I w sumie nie poleciałem nigdy grać w Stanach. Mam to na bucket liście i jakby polecę tam kiedyś sobie zagrać tak stricte. Ale w Stanach byłeś, tylko nie byłeś grać. Tak, byłem w Stanach, a nie byłem grać. Ile zarobiłeś w noc, grając w pokera? Średnio kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Tam, a najlepsza noc? W sensie, że no to tak jak ci mówię, no tam myślę, że to było około 35 do 50 tysięcy dolarów, coś takiego. W noc? W dzień cały, no jakby tam, jakby w cały dzień. No i przegrałem podobną kwotę, trochę mniejszą. To o co chodzi w pokerze, że zarabiasz 30 tysięcy, przegrywasz 30 tysięcy, gdzie jest ten zarobek? No to jest właśnie, wiesz, zawsze jak ktoś się pyta, ile wygrałeś w pokera, no to a teraz powiedz, ile przegrałeś. Nie? To są, wiesz, dwa najważniejsze pytania. Ale prawda jest dokładnie po środku, prawda? Wiesz co, jakby liczy w pokerze... Ja lubię operować taką liczbą, czyli ja zagrałem w życiu 5 milionów rozdań. I
zobaczcie, jakby nie ma znaczenia, ile wygram w noc. Jeżeli zagram w noc 1000 rozdań, załóżmy, na żywo to jest niemożliwe, ale załóżmy online. Zobaczcie, że prawdziwe pieniądze zarabia się na tym, że na przykład na każdej ręce zarobisz 25 centów. To zagrałeś 5 milionów rozdań? No to znaczy, że przez całą karierę wygrałeś 1 250 000 dolarów. Jeżeli ta kariera trwała, dajmy na to 6 lat, czyli 72 miesiące, no to średnio miesięcznie zarabiałeś tam 17,5 tysiąca. Liczę, tak na szybko szacuję. Nie wiem, czy to jest ten. Szybciej niż ja próbuję nadążyć. No i to znaczy, że 17... A to łatwiej zrobię, że niech kariera, jak było 1 250 000, no to załóżmy, że kariera trwała 10 lat, czyli 120 miesięcy, no to średnio miesięcznie zarabiałeś 10 tysięcy dolarów. I teraz jakby cofnij się w czasie, przypomnij sobie, ile wynosiła średnia krajowa w Polsce w 2009, 10, 11, 12 roku. I sobie pomyśl, że nie wiem, sobie średnio miesięcznie zarabiałeś wtedy jako 22-latek 10 tysięcy dolarów. No to jakie to było życie? No nie było to życie jak prezes Dela pewnie, ale było to życie... Niedaleko. Niedaleko dlatego, że wiesz, pamiętaj, że zupełnie inne potrzeby, tak? Brak dzieci, brak rodziny. Wiesz, to jakby nie umiało się całego grajdołka to bardzo niedaleko, bo jednak na koniec liczy się to, jaką mamy różnicę między tym, co zarabiamy, minus koszty naszego takiego normalnego życia i zostaje nam ten dochód dystrybuowalny. I twój, z uwagi na to, że byłeś młodszy, był z pewnością większy niż mój dokładnie w tym samym czasie. No myślę, że jakby niczego mi w życiu wtedy nie brakowało. Czasami myślę o tym, ile musiałbym dzisiaj zarabiać. To w ogóle ciężko jest wyobrazić sobie taką kwotę ze względu też na jakieś łańcuchy, które w tym momencie są na tobie. Jak masz łańcuchy? No takie ograniczenia życiowe. No, ja mam dwójkę dzieci, mam żonę. To jest łańcuch? Wiesz co, no to jest coś, co powoduje, że jesteś gdzieś przykuty, tak? Gdzieś masz przystań. No coś... masz zobowiązanie. Jakoś łańcuch mi tak... A to, ale zobowiązanie jest łańcuchem. No dobrze, masz rację, to są różne słowa, tylko jakoś tak... No, ty byś chciał być całe życie unchained, no to jest niemożliwe. No jest coś jak... Zawsze... Nie, moje dzieci, jest szansa, żeby no to słuchały. Nie chciałbym, żeby usłyszały, że są łańcuchem. Wiesz, ja lubię tego mema Ptasiek Stasiek, jest taki profil na Facebooku. Uwielbiam, i, wiesz, i Ptasiek Stasiek jest, to chyba na Dzień Ojca, czy tam, albo na Dzień Dziecka często rzucają tego samego mema, wiesz, że ptasiek patrzy na swoje dzieci, oj, dzieciaczki, co ja bym was zrobił, nie? No i on w tym momencie się zamyśla i dwa kolejne obrazki to patrzy gdzieś tam, wiesz, z modelkami na statku, Lamborghini i tak dalej. I jedno z dzieci się pyta, no tato, powiedz, co byś zrobił, a on odpowiada, ale no i wiesz, ale to jakby zwierzam do tego, że w tamtym okresie życie... Kiedyś nawet napisałem wpis na blogu, wiesz, Life like a dream after 2000 days. Mhm. I to gdzie miałem 21 lat i jakby ciężko mi było zdefiniować jakąkolwiek potrzebę, której nie mogę zaspokoić. Wiesz, odwiedziłem ponad 50 krajów, zrobiłem mnóstwo rzeczy, które zawsze chciałem zrobić. Mhm. A to jest w ogóle właśnie ciekawe, tu bym chciał spauzować, bo... Czyli ty wydawałeś te pieniądze, a nie kitrałeś. Totalnie. No, czerpałem pełnymi garściami. Wiesz, jak sam powiedziałeś, był ten okres niedostatku, więc na pewno to było głęboko zakorzenione we mnie. Wiadomo, pomogłem też mojej siostrze, ale to tam jest jakiś side issue. Bardziej się skupiłem po prostu na tym, że pewnego razu na studiach obejrzałem pierwszy raz Bucket List, film z Morganem Freemanem i Jackiem Nicholsonem. W ogóle uważam, że to jest obowiązkowa pozycja. Jest to jeden z istotniejszych filmów w moim życiu, który obejrzałem. Bo on... Teraz wszyscy mówią o takiej książce Die with Zero, czyli umrzej z... A Bill Perkins, pokerzysta. Tak, ale myślę, że ten Bucket List jest równie dobry, jak nie lepszy. Perkins jest postacią, z którą ja nie rezonuję. Jakby lubię go słuchać, lubiłem oglądać, jak grał High Stakes'y, ale jakby nieprzekonywujący jest dla mnie. Tymczasem Jack Nicholson i Morgan Freeman to duo już jako królowie sceny już ze mną rezonują, uwielbiam obu tych aktorów. A jakby tamten koncept, gdzie mamy miliardera i mechanika, miliarder z totalnie rozwalonym życiem osobistym, mechanik z idealnym życiem osobistym. Obaj umierają. Znaczy umierający. Są umierający, tak, i mają... Okazuje się, że mają masę niespełnionych marzeń. No i jakby mechanik jest pogodzony całkowicie z tym, że nie ma na to pieniędzy, żeby zrealizować te marzenia,
A miliarder w sumie pierwszy raz w życiu czuje potrzebę, może się podzielę tymi miliardami z kimś i spełnię sobie swoje marzenia z tym gościem i jego marzenia. I wypisują listę i zaczynają realizować te marzenia. I pod wpływem jakby tej przygody odkrywają jakby na nowo siebie, tak? Mhm. I co jest dla nich ważne? Przede wszystkim dla każdego z nich jest coś innego jakby. To jakby puenta tego filmu jest taka, ona jest równoległa. Mechanik poznaje to, że przez całe życie zakopał swoje ego 7 metrów pod ziemią i nie dopuścił tego ego do samego siebie, przez co bardzo cierpiał i był nieświadomy tego cierpienia. Potem jest nawet taka scena, gdzie żona wyrzuca mu, ty umrzesz za rok i ty nas zostawisz teraz na pół roku? Jakim prawem? A on jej odpowiada, że to jest moje życie, mi zostało już tylko rok i ja bym chciał po 40 latach małżeństwa z tobą móc pół roku przeznaczyć dla siebie, nie? I to jest takie wow, chłopie, nie? Masz rację, nie? Tak to powinno być. Mało związków jest odważnych na tyle, żeby taką rozmowę mieć. Dokładnie, tak? A z drugiej strony masz Nicholsona, miliardera, tak, który nie ma żadnego pojęcia, gdzie te pieniądze ma, ile mamy, odkrywamy w ogóle w trakcie tego filmu, jak bardzo on jest bogaty, że tutaj, nie wiem, w Monako dom, tutaj private jet, tutaj przylatują pod Mount Everest i 3 plemienia szerpów próbują zorganizować im wejście na Everest, ale jest burza śnieżna, to ten się zastanawia, czy tą burzę się da przegonić, że w ogóle rozważa to i tak dalej. Jakieś totalnie abstrakcyjne pomysły, tak? Jest nieskończenie bogatym człowiekiem. Jedną z rzeczy, którą on wypisał, to pocałować najpiękniejszą kobietę na świecie. No jakby on całe życie spał z modelkami, najpiękniejszymi kobietami na świecie. No i jakby nie mógł skreślić tej rzeczy, nie? Bo jakby która z nich jest najpiękniejsza. No i doszło do niego to, że jakby się pokłócił na pewnym etapie z córką. I ona jest najpiękniejszą kobietą na świecie. Nie córka, poznał wnuczkę. I jako pogodził się z tą córką, wnuczka do niego przyszła, wnuczka, dziecko nie rozumiała kontekstu, nie miała do niego negatywnych emocji, poznała dziadka. Więc się cieszyła, przyszła do niego i go pocałowała i on skreślił tą rzecz. I dla niego to było, on odkrył jakby w tym momencie, co było w życiu ważne. Przypomniał mi się ten film. Przypomniał mi się też zakończenie, bo i na koniec weszli na ten Mount Everest, ale bardzo specyficzny sposób. No to już jak to powiemy, to zepsujemy osobom, które nie oglądały tego filmu, więc jakby już tego nie powiem. Dobra, to teraz nie o filmie, bo tutaj nie jesteśmy krytykami filmowymi. Co ten film dla ciebie oznaczał i co on dla ciebie zrobił? Wiesz co, on mi uświadomił, jakby po jego obejrzeniu wziąłem kartkę papieru i zacząłem pierwszy raz spisywać listę swoich marzeń. I to była taka, pierwsza lista była bardzo nieudolna, bo... Bo one często takie są. Tak, tak. Ale jakby ten nawyk zaczął mi już wchodzić. Jakby to, że zacząłem myśleć o marzeniach nie w kategorii jejku, jak byłoby niesamowite i niewiarygodne, żeby coś się wydarzyło. Tylko jak zacząłem rozważać marzenia jako coś, co się w moim życiu wydarzy, jeżeli będę tak swoje życie prowadził, żeby się to wydarzyło. To taki okrągły truizm, ale chodzi o to, żeby o tym myślał, że jak to chcę zrobić. Muszę tak robić, żeby to zrobić. I ta lista cały czas ewoluowała. Później, dosłownie chwilę później, trafiłem na fenomenalny TEDx, chyba najczęściej oglądany polski TEDx w historii, który pewnie każdy oglądał, czyli Pełna moc możliwości Jacka Walkiewicza. Jacek Walkiewicz będzie na naszej konferencji Życie wczoraj, po Exicie. Wczoraj słyszałem, bardzo się ucieszyłem. Jakby nie miałem nigdy okazji, a jestem wielkim fanem. Jestem wielkim fanem. Jacek Walkiewicz, no w ogóle polecam, jeżeli ktoś nie oglądał tego wystąpienia. To wystąpienie słyszałem kiedyś z rozmów kuluarowych ludzi, trochę nawet nieprzychylnych Jackowi, że to jest jakby, on jest człowiekiem, który przez 20 lat chodził z notatnikiem. I on sobie zapisywał różne rzeczy w tym notatniku. I że to wystąpienie to jest zbiór najlepszych rzeczy, jakie on zapisał w tym notatniku przez 20 lat. Nie wiem, czy to jest prawda, nie wiem, czy to jest nieprawda. I to jest dokładnie, jakby on sobie to po prostu, dlatego to wystąpienie jest tak dobre, że ono, ta prezentacja była robiona 20 lat. Ona nie była robiona... To jest ten instant success, tak, o którym mówiliśmy przy Pokemonach, przy całej reszcie, a nikt nie widzi. Tak. Tego czasu i tego wysiłku. On tam, wiesz, ma takie różne złote myśli. On też mówił o realizacji marzeń tam, nie? No jego słynny kamper. Jego słynny kamper, jego Nowa Zelandia i rafting, że dziadek byłby, robił zdjęcia, a nie brał udziału w tym raftingu i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i wtedy to mnie dopiero uderzyło, nie? Że ja muszę to zacząć, ja muszę pewne rzeczy zacząć robić, nie? I wiesz, i ja na przykład jestem psychofanem,
Władcy Pierścieni. No, masz pierścień, mam pierścień na łańcuchu, zupełnie jakbyś był w Władcy Pierścieni. To dokładnie o pierścień. Opowiedz o tym pierścieniu, bo to jest dobre. Skąd on się wziął u ciebie? No właśnie, jakby pod wpływem obejrzenia Jacka stwierdziłem, że ja muszę polecieć do Nowej Zelandii, bo do Nowej Zelandii był kręcony. Była kręcona trylogia i no tylko wiadomo, to jest drugi koniec świata, trzeba to jakoś zaplanować i tak dalej, my już mieliśmy wtedy z Martą plany wzięcia ślubu, więc ciągle to było odkładane, ale jakby zmierzam do tego, że zaprojektowałem, bo pytałeś się o projektowanie życia na początku, nie? Ale jakby przez kilka lat projektowałem zrealizowanie tego marzenia. Nie? To znaczy, co zrobię w ogóle w tej Nowej Zelandii. Odhaczenie tego z tej listy. Tak, to było na zasadzie, że... Ale z takim grubym markerem, to było tak? Na zasadzie wizyta w Nowej Zelandii, a tam było podpunktów 70. Wiesz, ja kupiłem dwie największe, jakie były dostępne w Polsce, mapy północnej i południowej wyspy i powiesiłem je w swoim gabinecie. One były na zasadzie 1,5 metra na 1,5 metra. I ja po prostu przeczytałem kilka książek, opracowań, wpisów blogerskich. Gdzie nagrywali? Co robili? Jakie są atrakcje? Wbijałem szpilki. Psychofan to wyglądało, wiesz, jakby była ściana przez... wyglądało po prostu jakby to było jakieś pomieszczenie chorego detektywa, który poszukuje seryjnego mordercy w Nowej Zelandii. Były nie? takie... Miałem nitki. No właśnie chciałem zapytać. I miałem jeszcze klasyfikację nitek tak, żeby w ogóle zoptymalizować tę trasę i tak dalej. No masakra. No i na podróż pośrednią poleciliśmy na 35 dni do Nowej Zelandii. Przejechaliśmy tam... Ale był czas na toaletę. Tak. Było 8 tysięcy kilometrów. Przejechaliśmy kamperem. 35 dni? Tak, 8 tysięcy. Wow. Zrobiliśmy chyba pół tysiąca kilometrów trekkingu. No dużo. 500 kilometrów trekkingu. Trekkingu zrobiliśmy jeszcze, no. I znaczy jak większości ludzi potem mówiliśmy lokalnym osobom, co my zobaczyliśmy w Nowej Zelandii, to większość osób mówiła, że przez całe życie większość Nowozelandczyków tyle rzeczy nie zobaczyła. A masz to gdzieś spisane, żeby można było z tego zrobić? Ja ogólnie, wiesz, nawet miałem jakieś krótkie vlogi z tych podróży, okay. Kilkanaście odcinków zrobione. Ale chodzi mi o tą mapę, żeby tam podzielić się tą mapą. Dla tych, co chcą zaszaleć, tak jak ty. Opracowywałem kilku osobom wyjazd do Nowej Zelandii. Ale miałeś też przygodę z tym lotem do Nowej Zelandii, jeśli to już pamiętam. A to, no tak, no to wiesz, no to było dość, to opowiem pierścień. No jednym z punktów, bo jakby lot był zabawny, ale moim zdaniem pierścień jest o tyle ciekawy, że mało kto wie, pierścienie były kute przez małego rzemieślnika w Nelson, to jest miasto na północy południowej wyspy. Z prawdziwego złota. Z prawdziwego złota, tak i tak dalej. No i jakby jednym z punktów naszej wycieczki było odwiedzenie tego rzemieślnika. No i to wiecie, to jest zakład jeszcze mniejszy niż to studio, w którym po prostu są wystawiane pierścienie i to są pierścienie, które normalnie były używane w filmach, bo w pierścieni w filmach było tam kilkanaście. Był, nie wiem, pierścień do zbliżeń wielkości tutaj tego okręgu i tak dalej. No taki zakład jubilerski, jak pewnie jest 50 takich w Warszawie. No ale wybrali go, żeby on kuł te pierścienie. U niego zakupiłem pierścień, u niego zakupiłem łańcuszek i tak dalej. Ale nie tak dalej. Z planu. Słucham, nie, no jakby to tylko na aukcjach charytatywnych od czasu do czasu pojawia się jedna sztuka. To jest taki, wiesz, no, można by powiedzieć na biały kruk, no i poza moim zasięgiem finansowym. Myślę, że tam małe setki tysięcy dolarów by kosztował taki pierścień. Kupując ten pierścień, na przykład oczywiście też wszedłem na górę wulkan, który był wzorowany, na którym była wzorowana Mont Doom. I na przykład no, byłem z pierścieniem na kraterze Mont Doom. Czemu nie wrzuciłeś? No bo uważałem, że jeszcze muszę trochę ponieść to brzemię, które noszę. I wiesz, jakby, ja wiem, że to brzmi skrajnie infantylnie, no i to wiesz, że 30-kilkuletni chłop mówi takie rzeczy, ale jakby to, że mogłem dzięki jakiejś tam dziedzinie zrealizować tak zaprojektowane marzenia i tak abstrakcyjne, że siedziałem na kraterze góry przeznaczenia z pierścieniem wykutym przez tego samego gościa, który kuł pierścień do filmu, który ją każdą szczęście oglądałem 50 razy. I z takim wspomnieniem, do którego ja wracam za każdym razem, kiedy jest mi źle. Nie? W takim źle w zrozumieniu, wiesz, że jestem czymś zmęczony. Nie chce mi się czegoś. Mam zwątpienia, czy tam, gdzie idę, to jest właściwa droga. Nie? I to jest, wiesz, taki... To jest tak, jakby kolekcjonując zrealizowane marzenia bucket list, to jest tak, jakbyś miał w arsenale swojego pałacu umysłu takie całe garderoby pełne cudownych specyfików, które wstrzykujesz do swojego umysłu. I uśmiechów, które widzisz, swoich.
Tak. I jakby moim zdaniem po to tylko i wyłącznie warto chociażby, tylko po to chociażby warto czyli pilnować bucket listy. Czyli sobie tej listy, którą chcemy zorganizować przed śmiercią, bo bucket list to znaczy before you hit the bucket, czyli zanim umrzesz. I realizowanie tego, a nie tylko zapisywanie, powoduje, że mamy szczęśliwsze życie. Ty ostatnio na Mastermindzie powiedziałeś niesamowite zdanie, które mam zapisane, wisi nad moim biurkiem zresztą, za mną. Ciekawe, które? A tylko jedno było niesamowite. No ja wiem, bo ja gadam dużo rzeczy, dlatego jestem ciekawy. Większość moich rzeczy, które wylatują z moich ust, nie są warte zapisania. Nie, powiedziałeś, że trzeba przeżyć, że w każdym roku jest jeden taki dzień, który zdefiniuje ten rok. No to jest ta filozofia. I ja się cofnąłem te moje 53, już teraz to już 4 prawie, bo się kończy, lata i rzeczywiście powiedzmy pierwszych tam nastu to nie do końca pamiętam, ale potem to się zaczyna tak robić. Ale to, co ty dodałeś później, było dla mnie takie, było wielką przemianą w myśleniu, zarówno bucket list, jak i to, że można ten dzień sobie zaprojektować. Można sobie wymyśleć, jaki to będzie dzień i prawdopodobnie, chyba że masz taką przygodę jak ja na Sycylii, będzie się miało właśnie tą niesamowitą przygodę w tym roku, która zdefiniuje ten rok. Jeżeli to zaplanujesz, właśnie bo to jest life-changing event. Tak. To jest wzięte od Jessego Itzera, człowieka, który przeżył miesiąc z Gogginsem. To znaczy jeszcze Goggins w ogóle nie był znaną osobą. On go gdzieś się poznali na biegu, na takiej zasadzie. On mówił o tym u Rogana. Że Jesse biegł jakiś z trzema kumplami sztafetę, 24-godzinny bieg, no i biegł koło niego Goggins i widzi, że Goggins nikomu sztafety nie daje. No i się pyta Gogginsa, a gdzie są twoi teammates? A Goggins, I have no teammates. I bieg sam, tak? No i on pod wpływem tego spotkania, no jakby mówi, co to jest za wariat, tego muszę poznać. Zaprosił go na jakiś obiad, poszli na obiad, no i w trakcie tego obiadu on mówi do niego, ty musisz ze mną zamieszkać, ja chcę z tobą pomieszkać już miesiąc, żeby zobaczyć, jak ty żyjesz, ja chcę pożyć tak jak ty. No i jakby w ogóle kilka lat później napisał o tym miesiącu książkę. To jest tylko i wyłączny powód, dlaczego kiedykolwiek dowiedziałem się o istnieniu tego człowieka. Ale to jest to ciekawe, i odsłuchałem też cały podcast, jak był u Rogana Itzler. I właśnie on powiedział o tym, że on się kieruje filozofią Izogi, że to jest japońska filozofia, gdzie w każdym roku jesteśmy w stanie znaleźć tak naprawdę ten jeden dzień, który jest eventem, który zmienia nasze życie. Albo że powinniśmy być w stanie. Znaczy w tył jesteśmy w stanie sobie przypomnieć i znaleźć, a do przodu dokładnie, możemy go zaprojektować. Dokładnie. I to jest sztuką, że jeżeli ty robisz to świadomie, to ty możesz świadomie próbować zmieniać swoje życie. I to nie jest takie kołczowskie pitolenie, bo na przykład mój serdeczny przyjaciel był na Vipassanie. Świadomie podjął tą decyzję. Pojechał na 10 dni milczeć i medytować. I on podjął tą decyzję całkowicie świadomie i on pod tej Vipassanie stał się całkowicie innym człowiekiem. Według niego o wiele lepszym, o wiele szczęśliwszym. Ja na początku musiałem się przyzwyczaić do efektów, które zostałem, bo byłem zszokowany. No, był innym człowiekiem. Był całkowicie innym człowiekiem. Ale po latach się zgadzam, że to była prawdopodobnie jedna z najlepszych decyzji w jego życiu. I to właśnie w myśl tej filozofii na Mizogi, on zaplanował sobie ten dzień, który zmienił jego życie. Ten dzień to jest oczywiście cudzysłów, bo to było 10 dni milczenia, nie? Ale ten event, life-changing event. Więc jakby to do mnie to dotarło dopiero po latach, bo ja ten podcast chyba słuchałem w 2019 roku, że ulepszoną wersją bucket list jest ta filozofia Mizogi, czyli gdzie świadomie decydujesz się, żeby zrobić jeden event w roku, który będzie definiował ten rok. Ale kawa nie wyklucza herbaty, moim zdaniem. Tak jest, tylko że to jest na zasadzie realizowanie bucket listy jest o wiele prostsze. Realizowanie świadomego life-changing eventu wymaga niebywałego planningu, poświęcenia, dedykacji. Bo wiesz, bo ale dla mnie na przykład life-changing eventu raz w roku, wiesz, ja ci powiem, może tak, być za gęsto dla niektórych osób. No oczywiście. Dla mnie pewno by było. Ale z drugiej strony, dlaczego nie próbować w każdym roku zrobić jedną rzecz, która sprawi, że będziesz dla siebie lepszy, czy dla twoich bliskich, wiesz, jakby... Ja staram się w każdym miesiącu się przestraszyć i bać. Okej. Często jest to fizyczne.
zrobić coś takiego, czego nie robiłem, co powoduje u mnie, że... Dyskomfort. Tylko to jest świadome wzbudzanie dyskomfortu, no to jakby wiesz, to jest, jeżeli zwyciężasz dyskomfort, masz naturalną gratyfikację w postaci mikro zastrzyku dopaminy przez twój mózg, czyli sobie bierzesz przysłowiową wyimaginowaną kreskę i jest cudownie, tak? Podam przykład na przyszły rok. Mam ten event zaplanowany. O. I boję się, że nie dam rady go zrealizować, bo powiedziałem bardzo dużej liczbie osób, że go zrealizuję, więc jeszcze jakby trochę świadomie nałożyłem na sobie presję. Łańcuchy. 2018 rok, miałem wypadek, znaczy potrącił mnie samochód, jak jechałem na boosted boardzie, elektrycznym longboardzie do swojego biura na Malcie. I moja noga wpadła pomiędzy grid deski, a przedni spoiler została zmiażdżona całkowicie. Uderzyłem w przód samochodu, oderwałem się potem od niego. Mam całkowicie ją w środku popsutą. Operacja jest możliwa, ale... Nie rokuje. To powoduje, że jakby ona jest taka nie do końca ruchoma właściwie, bardzo często boli, bardzo... No ja się śmieję, że stałem się doktorem House'em, bo to tak trochę jest, że jestem kulawcem. Coś na ten temat wiem osobiście. No, dokładnie. U mnie to była hulajnoga. U ciebie to była hulajnoga, u mnie kobieta, która uznała, że człowiek na longboardzie nie jest uczestnikiem ruchu drogowego. Albo to był longboard, dokładnie. Ja nie chcę akceptować tego, że jestem kulawcem. Wymyśliłem sobie to, że zawsze, nigdy nie byłem w Bieszczadach. To jest tak, a ja uwielbiam góry. Byłem na Kilimandżaro, dużo chodziłem po Alpach, po Tatry też całe schodziłem, jakby w mnóstwo górach byłem. A w Bieszczadach nigdy nie byłem, a Bieszczady polskie są piękne i wielokrotnie oglądałem różne filmy i mówię, dlaczego ja nigdy nie byłem w Bieszczadach? No a w Bieszczadach jest pewien bieg, który też wielokrotnie chciałem zrealizować. To jest bieg rzeźnika. Mm-hmm. No i ma różne opcje. Podstawowy bieg rzeźnika to jest 80 km, rzeźnik ultra to jest 95 km, 5000 metrów przewyższeń. No i założyłem sobie, że w przyszłym roku będę w stanie przebiec albo bieg rzeźnika, albo rzeźnika ultra. Czyli, że przebiegnę 80 km, 4000 metrów przewyższeń, albo 95 km i 5000 metrów przewyższeń. Z tą stopą. Z tą stopą, ale jednocześnie przebiegnę go tak, żeby być w top 20% stawki. Wiekowej czy generalnej? Generalnej. Mhm. Żeby po prostu mieć presję też czasową. Nie przejść go, nie zaliczyć po prostu, bo go nie chcę zaliczać. Ja go chcę zrealizować wedle założonego planu. I wiesz, i zacząłem teraz biegać różne biegi górskie. Jest to dla mnie doświadczenie bardzo rozwijające pod kątem dialogu wewnętrznego z samym sobą. Wchodzę bardzo głęboko, bo... I have no team. No może trochę tak, to jakby ja, wiesz doskonale, jakby część mnie bardzo się lubuje w filozofii Davida Gogginsa, ta część mnie, która by chciała po prostu, żeby skoncentrować się tylko na siebie, ta druga część nim gardzi, no bo to jest człowiek, który napisał książkę, w której na 400 stron książki poświęcił swojej córce jedno zdanie. To jest dla mnie nienormalne, nie? Jakby piszesz książkę biograficzną 400 stron i serio, córka to jest jedno zdanie, to jest większy chory... Patrz Steve Jobs i no ale dokładnie listy. To chciałem powiedzieć, ale to jest Steve większy Jobs chory człowiek, no dokładnie, niż Steve Jobs. Ja to jest jakby drugi. Nie mam córki, ale nazwę komputer Lisa. No, ale matka mojej córki spała z połową mężczyzn w tym kraju, w publicznej telewizji. Więc na pewno nie jestem ojcem. Więc na pewno nie jestem ojcem, no. Więc wiesz, jakby zmierzam do tego, że gardzę jakby... W połowie gardzę tym usposobieniem, po połowie się z nim lubuję, nie? I jakby wyznaczyłem sobie taki cel i wiesz, to nie jest żaden wyjątkowy cel, bo setki ludzi przebiegają ultra, nawet tysiące co roku ludzi przebiegają ultra. Więc wiesz, to jakby nie chodzi o jakąś wyjątkowość, czy jakąś instagramowość taką, nie? Tylko w tym wypadku jakby chodzi tylko i wyłącznie o to, ja jeszcze nienawidzę biegać do tego. Nie lubię tego, a bieganie nie jest złe, bo jesteś sam ze sobą, bo ja nie lubię takiej, wiesz, takiego bycia samym ze sobą. Bo? No bo jestem osobą, która bardziej jest momentami hiperwertykiem, a jak nie jestem hiperwertykiem, jak mam napady introwertyczne, to wolę się wtedy skupić na czymś i coś liczyć na przykład. Albo coś. Boisz się dialogu wewnętrznego? Tak, no jakby jest to pewnie... A czego się boisz? W sensie w dialogu, czy ogólnie? W rozmowie samym ze sobą. No wiesz, jak ty rozmawiasz z ego, albo ego rozmawia z tobą, nie, to się robi... Boję się, to jest złe słowo.
unikam go często, gęsto ze względu na to, że się kłócę sam ze sobą. Nie chcę się często kłócić sam ze sobą, bo są jak w każdym we mnie też są dwa wilki. I jakby mój dialog wewnętrzny jest bardzo intensywny zawsze. I to nie jest jakby, wiesz, ja nie jestem typem osoby, która się oszukuje. Mhm. Więc jakby moja żona zawsze powtarza, że jakby, że nikogo nie zna, kto się tak świadomie umartwia. W sensie, że jeżeli ja coś zepsuję, no to jak Opus Dei z u Dana Browna, tak? W kodzie Leonarda da Vinci. Page mentalny i psz, 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 psz. No dobrze, słuchaj, jak zwykle udało nam się pójść w ścieżkę obok, bo ja chciałem, doszliśmy do pokera. No. Co się stało, że przestałeś grać w pokera i że wylądowałeś na Malcie? Mam nadzieję, że podoba ci się ten odcinek. Jak wiesz, moim celem, moim marzeniem i moim wyzwaniem jest dostarczanie tobie wiedzy i motywacji, abyś mógł być przedsiębiorcą, abyś mógł rozwijać się. Szukamy niesamowitych gości, znajdujemy ich i próbujemy znaleźć tematy, dzięki którym można się uczyć i motywować. Pracujemy z całym zespołem nad produkcją i dystrybucją tych odcinków, a dzięki partnerom możemy to robić bezkosztowo dla ciebie. A partnerem audycji jest ValueShips. Z nimi odkryjesz moc właściwego pricingu. To specjaliści, którzy pokazują, że właściwa strategia cenowa to prosta droga do większego zysku. Partnerem audycji jest MobileMed. Chcesz wesprzeć zdrowie swoich pracowników? Szukasz ciekawych, nowych i inspirujących programów well-being dla Twojej firmy w nowym roku? Sprawdź corporate-wellness.pl, link w opisie, podpowiedzą, doradzą, a co najważniejsze, dowiozą. Zadbaj o swoich pracowników, a oni zadbają o Twoich klientów i Twój biznes. Otworzyłem wraz z czterema wspólnikami SmartSpina. Co to jest SmartSpin? Inicjatywa e-learningowa, w której uczyliśmy ludzi w ponad 60 krajach na świecie, jak grać w pokera. Czyli była szkoła pokera. A to był biznes? Tak, to był biznes. Biznes całkiem. Dobry biznes? Bardzo. Jak na tamte czasy, dla mnie bardzo dobry biznes. Czyli to jest jeżdżenia po całym świecie i grania. Przez to również dlatego, że poker przeniósł się do internetu bardziej z tych stołów. Przeszedłeś do robienia biznesu na tym. Tak, to była taka naturalna ścieżka. Ilu graczy nauczyliście grać w pokera? Mieliśmy za moich czasów, jak odchodziłem, mieliśmy 2500 podpisanych umów. Ten biznes nie dość, że był fajny pod kątem dochodowym, to na przykład jak ja byłem jego prezesem, no to były te problemy w Wenezueli, nie? Mhm. I taka ciekawostka, kilkadziesiąt Wenezuelczyków codziennie nielegalnie przekraczało granicę z Kolumbią, żeby w Kolumbii grać dla nas pokera. A dlaczego w Kolumbii? Bo tam mogli, a w Wenezueli nie było internetu. Aha. I oni zarabiali po te kilkanaście dolarów czy dziennie i odmieniali życie całej wioski. Mieliśmy graczy z Botswany, w której jest 20-kilka% osób zarażonych HIV-em. Mieliśmy graczy z Angolii, z Kambodży. Oni nam nie zarabiali pieniędzy takich, wiesz, niektórzy z nich dochodzili nawet bardzo wysoko. Mieliśmy gracza z Mołdawii, który zarabiał niewyobrażalne pieniądze, jak na mołdawskie standardy. Wiesz, ale były to takie też fajne historie właśnie, nie? Ten przykład z Wenezueli, on mnie wzrusza do dzisiaj, nie? Ludzie, którzy po prostu byli nam niebywale wdzięczni. No ale było po prostu też masa po prostu graczy europejskich, kanadyjskich i tak dalej, którzy po prostu grali dla nas, a my ich uczyliśmy i zarabialiśmy na tym pieniądze. Ile pracowałeś w SmartSfinie dziennie? Bardzo dużo. A ile to jest bardzo dużo w godzinach? Jeżeli czym się interesowałem przed 30, wchodziłem w to w taki niekontrolowany, kompulsywny sposób. W ogóle mam kompulsywny charakter. Jeżeli coś polubię, to robię to. I nauczyłem się z wiekiem trochę to kontrolować, a wtedy zupełnie tego nie kontrolowałem. Więc jakby zrobiliśmy SmartSpina, no to co się stało jakby moim życiem. Tylko nie tak jak wielu przedsiębiorców mówi, że jest, że no, biznes to jest moje życie. Zrobiłeś Elona Muska w tym SmartSpinie? 350-400 godzin w miesiącu. Spanie w biurze,
Spałeś w biurze? Wielokrotnie. Kąpałeś się w biurze? Nie mieliśmy prysznica, ale jakoś to udawało mi się rozwiązywać. Wiesz, Malta, wybiegałem, po prostu wskakiwałem do Morza Śródziemnego w ubraniach, wracałem, było okej. Okay. Przeprały się ubrania i ja, także było dobrze. Zdarzyło się tak pewnie 2-3 razy, naprawdę, ale, no, ale jakby to jakby to było moje całe życie, nie? W sensie pierwsze biuro mieliśmy w ogóle w apartamencie, w którym mieszkaliśmy, więc to już w ogóle był absurd, nie? Taki typowy startup, tak? Tak. Taki... Czyli wstawałeś, myłeś zęby i już pracowałeś. Tak, dokładnie tak to wyglądało. Kończyłeś pracę i uderzałeś w poduszkę. Słuchaj, mieliśmy jeszcze w biurze, pamiętam w pierwszym jak dzisiaj biurze, miałem zamocowane drążki i pamiętam, że jakby to nawet trenowałem w tym biurze. Na przykład na kolach, jak byłem, to robiłem, nie wiem, tam 200 podciągnięć, tak? Jakby, nie wiem, trenowałem w tym biurze, nie wychodziłem z niego w ogóle, a jak kończyłem pracę o pierwszej w nocy, to z moim współlokatorem graliśmy w Dota. Nie wiem, druga, trzecia w nocy i szliśmy spać, 8 rano. Elon Musk. Znów bierz. Nie, to... No, słucham teraz, już zostało mi tam z godzinka do wysłuchania. Strasznie... Nie wydaje mi się, że w ogóle jakby... zasługiwał, bo jakby ja, to nie ta skala, plus nie ten potencjał, ale bardziej po prostu, wiesz, takie absolutne zakochanie się w biznesie. Ale Elon Musk to nie jest dla mnie powiedziane jako pozytyw, tylko że można zwariować na punkcie pracy, tak. Nie? Znaczy jakby kochać tak po prostu to, co się robi. Tak, wiesz, no, nie mieć nic poza tym w życiu, nie? Na longboardzie jechałeś do pracy... rzeczywistość i kilka ton stali się z tobą zderzyły. Twoja pierwsza myśl w momencie wypadku to? Kurde, Miłek, imię mojego syna. Zdałem sobie sprawę, wiesz, jakby rok wcześniej urodził się mój syn, no i dopiero jak mnie sieknęło kilka ton stali, to dopiero, wiesz, jakby zdałem sobie sprawę, że no w tym roku nie za wiele razy się z nim widziałem. Bo mieszkał w Polsce, pracowałeś na Malcie. Tak. Tak, wiesz, no i tylko jakby zmiany, to było mizogi, nie? To był life changing event, którego ja nie zaplanowałem. Czasami to moja Sycylia, no, tak? No dokładnie tak. Miałem podobne doświadczenie. No tego tak. Nie wiedziałem w ogóle, że to wtedy było to. Potrafiłem to nazwać dopiero, nie wiem, tam półtora roku później. Wiesz, ale tylko, że ja byłem tak zacieszywiony sam sobie i zakochany w tym swoim modelu życia i w tym, że tak to powinno być, że ja jestem nastawiony, wiesz, na bycie zdobywcą świata. Z drugiej strony, co się dziwić chłopakowi, który dekadę wcześniej mieszkał jeszcze w PGR-ze i miał problemy natury bytowej, rodem wzięte, wiesz, z krajów nierozwiniętych, tak? A 10 lat później, wiesz, zarządza startupem, który rośnie, nie wiem, tam 5-6% miesiąc do miesiąca, jest niesamowicie rentowny, ma niesamowitą estymę ten człowiek w branży, którą reprezentuje i tak dalej, i tak dalej. Bo wiesz, to była znana rzecz w branży, prawda? Dość tak. Kontrowersyjna ze względu na to, że jak wszystko, to wiesz, jakby jak im jesteś wyżej, tym masz więcej hejterów, no ale była to znana część. Znana ile rzecz, zajęło ci, żeby przeprocesować tą pierwszą myśl i coś z nią zrobić? Bo te life-changing events to nie jest tak, że one zmieniają nam życie w jednym momencie. Dokładnie, wiesz. One dają nam impuls do zmiany, jakby prawda? Ja to wizualizuję sobie w taki sposób, że wiesz, jakby, no, dajmy na to moja wiara w moją rzeczywistość, to jest taka kula, to uderzenie tego samochodu, to zrobiło rysa na tej kuli. I ta rysa, to było coś takiego, że ja wróciłem do domu, ja mówię, dobra, idę dalej pracować. Jakby i tyle, ale te słowa, które mi wybrzmiały w głowie w momencie uderzenia, przed snem przywracały, potem znów wracały, potem znów wracały. Coraz głośniej i mówi, no coś straciłeś, nie? W sensie, cytując Daria, ześlepnąc od świata, miałeś coś poziomka i już tego nie masz. I dokładnie, wiesz, to było tak, że przestałem wierzyć w to, co wierzyłem, nie? Więc jakby to nie przestało działać w mojej głowie, nie? Ale to jakby to przestało działać dokładnie w momencie uderzenia, ale ja sobie zdałem sprawę, że to przestało działać dopiero kilka miesięcy później. No, siła inercji jest i rutyn i przyzwyczajenie w naszym życiu jest olbrzymia. My nie zdajemy sobie tego sprawy, żeby coś zmienić, to trzeba dużo więcej energii niż wydajemy na to, wiesz, żeby je utrzymać. To jest strach przed zmianą, strach przed stratą, wiesz, ja też byłem jakby wtedy pod wpływem tego wszystkiego, bo jeszcze wydarzyło się kilka złych eventów w tamtym roku osobistych, które nie będę teraz tu, wiesz, jakby roztrząsał.
moje środowisko wokół mnie było bardzo uciemiężone tym, że ta rysa powstała i ja zacząłem emanować taką negatywną energią, to przenosić. Środowisko ci się w pracy. Tak, moi wspólnicy mieli ze mną katorgę. No. Mhm. Moi współpracownicy, niektórzy też. Nie? To jakby nie byłem już tym samym gościem, który jest, wiesz, zafiksowanym wizjonerem, który wariatem, który po prostu idzie do przodu i po prostu, wiesz, jest takim, wiesz, po prostu szalonym mesjaszem, nie? W swojej głowie, rzecz jasna, że on będzie teraz zbawiał jakąś tam branżę i że wiesz, że teraz będzie działał i rozwijał i cały czas par do przodu. Ja się stałem po prostu osobą, która w swojej głowie stała się fake mesjaszem, czyli wiedziałem, że... Przestałeś wierzyć to, co mówisz. Że zacząłem się bawić, że jestem prestidigitatorem, że zacząłem się bać tego, że nie wiem, jestem sztukmistrzem z Lublina, że po prostu jestem osobą, która jest nieprawdziwa i ja sam w siebie przestałem wierzyć, nie? Byłeś główną operacyjną osobą w spółce. Tak. Jak twoi wspólnicy zareagowali i twój zespół na to, że powiedziałeś pas, odchodzę od stołu? Wiesz, byliśmy dzieciakami dalej. Pewne słowa padły niepotrzebnie. Pewne słowa padły potrzebnie. Ale koniec końców rozstaliśmy się z klasą. Mniejszą lub większą. Rozeszliśmy się, nie? Jakby z jednym z moich wspólników z tamtych lat byliśmy ostatnio wspólnie na wyjeździe, więc jakby żyjemy, jesteśmy najlepszymi kumplami do dzisiaj, nie? W sensie jakby bracia z innej matki. Z innymi, wiesz, no, nie utrzymuję kontaktu, nie wiem, nie widujemy się z rodzinami w niedzielę na obiedzie, ale no, nie wiem, nie wypisujemy na siebie głupot w internecie albo... Co ostatnio modne jest. Co jest bardzo modne, albo wiesz, nie wiem, nie gadamy na siebie. Szczególnie wśród youtuberów. No, dokładnie, no. Ale wiesz, jakby nie, czy nie gadamy na siebie jakichś dziwnych rzeczy, po prostu każdy poszedł w swoją stronę. Słuchaj, wiesz, to niezależnie od tych emocji, które były negatywne, które były skoncentrowane tam na sam koniec, to wiesz, koniec końców, jak ktoś siada sobie pewnie wieczorem, czy to z drinkiem na tarasie, czy na balkonie, gdzie on tam mieszka i sobie rozważa tamte czasy, to każdy z nas jest wdzięczny samemu sobie i światu, losowi, że miał okazję przeżyć to. Mhm. I jakby wiesz, to była niesamowita przygoda, której chciałbym kiedyś, wiesz, podajmy rękawicę, może nawet napiszę kiedyś na ten temat książkę, bo to, była filmowa historia startupu. Wiesz, kilkakrotnie słyszałeś moje, wiesz, opowieści na ten temat, tam, wiesz, były różne zwroty akcji, przeboje różne, wiesz, jakby to było wszystko takie, no można byłoby z tego nakręcić spoko film. Wielki szum? Zupełnie właśnie nie, no nie wielki szum. Bardziej bym to powiedział, wiesz, takie... Trochę mi to przypominały początki, takie, wiesz, facebookowe początki, tak? Że wiesz, mieszkali w domu, kodowali wszyscy, tak, wiesz. Komin rozwalili i tak dalej. Ktoś skakał z dachu. My też mieliśmy biuro na ostatnim piętrze, na dachu często rzeczy robiliśmy, grille ten, tam, wiesz, no jakby to tak to było. Cztery piętra poniżej były banki i ubezpieczalnie i my byliśmy na samej górze. Pamiętam kiedyś właściciel tego budynku, taka bardzo istotna persona na Malcie przyszła, wiesz, pan, 60 lat, na ręce jakiś tam IWC, bardzo ładnie ubrany, przy tej namiarze koszuli i tak dalej, wiesz, przyprószony siwizną, ale po prostu zadbany mężczyzna, podchodzi do mnie, a ja, wiesz, jestem w żonobice na bosaka w brudnych stopach i on się z brudnymi stopami, bo chodziłem cały czas na bosaka. Pytasz się, gdzie jest ktoś, z kim można porozmawiać. Bo pan tu sprząta, tak? No, nie wiedział, czy nie, może jestem jakimś budowlańcem, czy coś. Mm-hmm. Ja bym powiedział, że jestem prezesem tej firmy. Z taką pogardą, zdziwieniem, niezrozumieniem się. Ale na mnie czynsz patrzy. Płaciliście. No tak, to jest spory czynsz, więc jakby zaczął ze mną rozmawiać, że coś tam, że ktoś się zwraca uwagę na to, że u nas jest notorycznie głośno, no bo jakby u nas nie było godzin pracy na przykład określonych, tak? Mm-hmm. Każdy przychodził do pracy, kiedy chce, czyli jedni przychodzili o 3 w nocy. No, pracowaliście na całym globie, tak? Tak, ale to w ogóle... Strefy jakby... czasowe nie miały znaczenia. No, powiem tak, pod kątem zarządzania takiego peer managementu zasobami ludzkimi, no powiedzieć, że to było optymalne, to naprawdę... No nie, no po prostu marżowość tego biznesu powodowała, że błędy tego typu były wybaczane przez finalny wynik finansowy. Okej. Okay.
To jest tak, jak się ma dużą marżę, to można wiele szalonych rzeczy robić i głupot tym bardziej ukryć w tej marży. I mówisz marży. Później, wiesz, na szkoleniach, że tak trzeba żyć. Tak, tak, to tak. Chyba, że się ma inwestora typu SoftBank i wtedy dokładnie. Można mówić, że teraz jest antyinwestorem. A jeszcze dekadę temu, czy tam 5 lat temu, to był wyznacznik wow. wszystkich trendów. Nie? Widziałeś, tak. widziałeś w ogóle, wyciekła ostatnio jakaś tam prezentacja. 9 miliardów? Ile chodzi o WeWork, jak wycenę jego, jak wycenę WeWorka zrobili, jakie projekty? Nie, jak projekty to robili nie. w oparciu tam o, dla swoich tych limited partnerów, że przewidywali, że chyba WeWork będzie w 2027 roku warty coś w stylu 1800 miliardów dolarów. I tak wiesz, tak wykres na zasadzie, tak jakby to... Kreskę przeciągnęli dalej. pociągnęli kreskę. Wracając do ciebie, bo tu może nasze dygresje nas mogą spokojnie zaprowadzić wszędzie. Jak chcecie, to nagramy kiedyś odcinek dygresyjny, ale spoko. Nie dziś. Wracasz na wieś koszalińską, przysłowiu. Tak, wracam. Zostawiasz Maltę, cały świat, wielki jak na ciebie wtedy biznes, jeżdżenie po świecie. Co się z tobą dzieje? Kupuję wyjazd do Tanzanii i żeby wejść sobie na Kilimandżaro i Oldonio Lengai z taką tam agencją wypraw. I dosłownie, nie wiem, 3 tygodnie później wsiadam w samolot, lecę celowo nie do Moszy, tylko do Nairobi, czyli stolicy Kenii. Wsiadam w autobus, jadę 14 godzin autobusem tylko po to, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda Kenia. Później dojeżdżam pod Kilimandżaro, wchodzę na Kili, potem jadę kolejne kilkadziesiąt godzin, żeby wejść na Świętą Górę Masajów. No i wracam do Polski. No i po takim 20-dniowym pobycie w Tanzanii i zrozumieniu wtedy pewnych rzeczy, jakby złapaniu pewnej perspektywy. Ogólnie to ci wielokrotnie powtarzałem, ale też jakby każdemu to mówię. Potrzebujesz zażyć takiej magicznej tabletki, żeby złapać perspektywę. Ona jest trochę oszukana, ale żeby tak szybko złapać perspektywę, jak fajnie jest w Polsce, jak Afryka. Fajnie jest w swoim życiu. Afryka Środkowa, dowolny kraj. Ale nie wycieczka cukierkowa, tylko właśnie jakiś adventure outdoor. Tak, żeby cię zawieźli w kilka miejsc, żebyś się zderzył z tymi ludźmi. I wracasz i naprawdę łapiesz dystans do tego, co cię w życiu spotkało, nie? Tak nagle filozofia tego Jolko Wilicza, chyba nie pamiętam, jak on się nazywa, też byłego Navy Sealsa, good, że wszystko jest good, jest okazuje się właściwa. Co dała ci ta perspektywa po Tanzanii? Wiesz co, jakby wróciłem z pomysłem na to, że mogę sobie przez jakiś czas nic nie robić. O, to odważna perspektywa jak na pracoholika. Tak, ale właśnie, no wiesz, jakby o to chodziło, że wiesz, miałem te 29 lat i stwierdziłem, że pierwszy raz w życiu dorosłym nie będę pracował. Bo cię na to już stać. Bo mnie na to stać, ale też, bo nie wiem, jak to jest nie pracować. Nie wiem, jakby... Nie bo wiem, od 12 lat życia coś tam robiłeś ciągle i pracowałeś. Nawet bardziej niż coś tam. I to wiesz, i to kwestia tego, że można na przykład nic nie robić, tak w sensie tak totalnie palić czas, bo to jakby tak to po prostu być nieefektywny, bo ta efektywność, miałem tak to jest taki mój wdruk w głowie, nie być efektywny, maksymalizować efektywność, wartość oczekiwaną i jakby rozważanie wszystkiego pod kątem wartości oczekiwanej, nie? Naszych działań i nie tylko finansową, bo wartość oczekiwana jest też po prostu w jakości życia, ale po prostu być taką miągłą nieproduktywną. Jak to jest być miągłą nieproduktywną? Mamy tytuł odcinka. Miągła nieproduktywna. Jeśli chcesz dotrzeć do przedsiębiorców, ludzi takich jak ty, zareklamować się w audycji Zaprojektuj Swoje Życie, napisz na adres partner@zsz.media. Zapraszam do współpracy. Jak to jest nie pracować, kiedy pracowałeś po 20 kilka, 18, 20, 20 kilka godzin dziennie. No i jest to fajne przez pierwsze kilkanaście dni, bo wtedy nabijesz sobie MRR-a w Dotę 2. Kto gra w Dotę, to wie, o czym mówię. Ale potem już cię palec boli od klikania myszki i przycisków na klawiaturze i oczy cię bolą. I twoja żona na ciebie dziwnie patrzy, bo grasz po 12 godzin w Dotę. Nie idziesz do pracy. Nie idziesz do pracy, ale nic nie robisz. Ewentualnie czytasz książki i oglądasz seriale, ale po jakimś czasie to się dość szybko nudzi, nie? I wiesz co, jakby ja mimo wszystko
jak byłem wtedy w tej Tanzanii, to się zastanawiałem nad tym, co dalej, nie? I miałem w głowie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz była taka, że myślałem o tym, o takim pomyśle, który wchodził we mnie w ogóle jeszcze od czasów studiów, czyli serwis do pośrednictwa pracy, zlecanie zadań, marketplace. Nie, zlecanie zadań Fixly. Ale jakby, gdzie główną grupą początkową byłyby znaczy osoby sprzątające. I potem przejście na budowlankę i tak dalej, i tak dalej. No dosłownie wróciłem, pojawiło się Fixly. Były też już jakieś rozwiązania, chociaż ostatecznie nieudane w kwestiach sprzątających i jakoś to nie zażarło. Ale wiesz, pamiętałem też jeszcze kiedyś spotkałem kiedyś jednego z właścicieli platformy crowdfundingu inwestycyjnego i troszeczkę z nim o tym biznesie porozmawiałem i stwierdziłem, że to jest całkiem ciekawe i stwierdziłem, że on to robi źle i tyle. I nic więcej z tym nie zrobiłem. Ale ziarnko zostało zasiane. Ale dokładnie tak. Jak z tym, wiesz, jak z tą rysą. Ziarnko zostało zasiane. Wiesz, jakby dał mi tam wizytówkę, chciał, żebyśmy się na coś tam umówili, na jakieś rozmowy, coś. Nawet do niego nie odsłoniłem, bo jakby nie zaciekawił mnie w żaden tam sposób. Myślałem o tym, że kurczę, często pisałem różne blogi. Często pisałem sobie, w ogóle bardzo lubię pisać. Często pisałem też do szuflady i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jakby to się wszystko złożyło, to pewnie jakaś książka by z tego mogła powstać. Ale mówię, może zrobię bloga takiego, nazwijmy to ekonomii behawioralnej, trochę optymalizacji decyzji, takiego, gdzie będę sobie myślał o tym, co w życiu, jak należy robić i że to będzie taka przestrzeń, gdzie będę się dzielił niby myślami z ludźmi, ale w rzeczywistości będę porządkował swoje nieuporządkowane myśli i będę się zastanawiał nad tym, co dalej zrobić. I w ten sposób powstał Koszt Alternatywny w 2019 roku. Blog, który tak naprawdę zaczął pisać człowiek znikąd, a po roku, jak wybuchła pandemia, niektóre wpisy zaczęły osiągać kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń, setki komentarzy, dziesiątki wiadomości prywatnych i tak dalej, i tak dalej. To było przyjemne, bo się okazało, że dużo ludzi lubi mnie czytać. Ale to, co było naprawdę takim prawdziwą nagrodą za Koszt Alternatywny, było to, że ja dużo rzeczy sobie w głowie poukładałem. Czyli pisząc? Pisząc, dokładnie. I przede wszystkim wróciłem do nauki. Takiej szczerej nauki czegoś nowego. Zacząłem zderzać się z jakimiś nowymi poglądami ekonomicznymi. Trochę wszedłem nawet w neosocjalizm, jeszcze w Piketty'ego i Colliera. Jakby potem przeskakiwałem po klasykach liberałów i tak dalej. To wszystko jakby sobie tak, wiesz, porządkowałem, rozwijałem sobie teorię użyteczności i tak dalej, i tak dalej. I nagle wykiełkowało mi, że przecież, kurczę, myślałem kiedyś o tej platformie crowdfundingowej. I jak tak sobie analizowałem pewne rzeczy. I na tym polegało właśnie moje nic nie robienie, że sobie siedziałem w domu, znajdowałem temat i w niego się zanurzałem. Poświęcałem mu kilkadziesiąt godzin, pisałem jakiś wpis. Ludzie się cieszyli, to była oczywiście tam drobna część tego, co sobie zgłębiłem i szedłem do nowego tematu. Nie? I jakby na tym polegało wypełnianie mojego czasu. Spokajałeś swoją ciekawość. Ciekawość, ale też wypełniałem czas. Jakby nie... Wiesz, lepiej niż Dota. Lepiej niż w Dotę grałem cały czas, w Dotę grałem do dzisiaj. ale już zdecydowanie mniej. Jakby Dota to jest świadomie pielęgnowany zły nawyk. Jakby to jest tak, po prostu ja go tak z premedytacją pielęgnuję. Co to jest świadomie pielęgnowany zły nawyk? To jest tak zwana hedonistyczna przyjemność, Macieju, która jest też niezbędnym elementem w naszym życiu. Czyli to, że o 17 w poniedziałek wiesz, że masz coś jeszcze do zrobienia, ale nie robisz tego, bo odpalasz Dotę ze swoim wspólnikiem. I gra się przez godzinę, nie dokańczasz tej rzeczy, bo możesz to zrobić jutro. O 9. Nie musisz tego robić o 17, skoro zacząłeś pracę o 9. Dobrostan umysłu. A żeby utrzymać dobrostan umysłu, potrzebujesz małych, hedonistycznych przyjemności.
Czyli grzeszki są potrzebne. Nie, to jest jakby nieodłącznym elementem życia, są grzeszki. Czyli do szczęścia grzeszki są potrzebne. Tak jest. No, znaczy grzeszki, nie wiem, czy zagranie w grę z kumplem, spędzenie fajnej godziny czasu, mało tego, że z tym kumplem mam jeden biznes i gadamy w trakcie tej gry o tym biznesie. Więc to jakby to czyli nawet... to jest conference call. Dokładnie, to jest conference call. Że gramy w Dotę. Tylko nie na Teamsach, tylko na Docie. Tylko, nie, to jest akurat to jest na Slacku firmowym. I wszyscy się śmieją, bo wiedzą doskonale, bo jak jest huddle, to widać, że dwie osoby są na huddle. Tak. I zawsze wiedzą, kiedy gramy w tą Dotę, bo nigdy nie ma w ogóle innych sytuacji, kiedy jesteśmy obaj na huddle. Tylko jak gramy w Dotę. I wszyscy wiedzą, że gramy w Dotę wtedy. To jest, no ale no, jakby... przyzwyczaili się. Nieważne. Ale wracając do twojego pytania, no i jakby zacząłem sobie zgłębiać rynek crowdfundingowy w Europie, wiesz, i zauważyłem coś takiego, że w Wielkiej Brytanii, w Beneluxie, to jest olbrzymi rynek. Na zasadzie zbierane tam jest 9 cyfr w funtach rocznie, tam ponad miliard, 1,5 miliarda, że były exity, na przykład Revolt, tak, czy inne tego typu przedsięwzięcia fintechowe i tak dalej. I patrzę w Polsce i tak, wiesz, porównuję. Nie wiem, w Wielkiej Brytanii się zebrało w zeszłym roku 270 milionów funtów, a w Polsce 12 milionów złotych. No i wiesz, no zestawiasz to z jakimikolwiek innymi przyjętymi KPI-ami, wskaźnikami, nie wiem, ludność, no tam 56 milionów, 37 milionów. PKB 680 miliardów dolarów versus tam UK ma chyba 2,7 biliona. I nagle, wiesz, jakby ilość firm, tak? No to tam, tu już nie powiem, bo mogę misnąć za bardzo, ale zmierzam do tego, że no, proporcje się nie zgadzały. Proporcje się po prostu nie zgadzają, bo jakby użyteczność tego wehikułu jest dokładnie taka sama, tego sposobu fundingu. No jakby i tu są firmy, które potrzebują fundingu od swoich społeczności. No i tu. No ale tu to nie działa. No i przypomniało mi się moje pierwsze wrażenie na temat jednego tam z właścicieli i mówię, no może faktycznie chłopaki zrobią coś nie tak, może to jest mój następny krok. No ale dobra, ja jestem z Koszalina. W Koszalinie to może 3 spółki akcyjne wtedy były, a tak serio to w ogóle no jakby nikogo nie znałem. W sensie ja nigdy nie interesowałem się sceną biznesową w Polsce. Pamiętam kiedyś mi kolega dodał do grupy na Facebooku, której administratorem był Rafał Agnieszczak. Mm-hmm. I dzwonię do tego kolegi i mówię, po co ty mnie dodałeś do tej grupy na Facebooku, nie? Kim jest Rafał Agnieszczak? Mm-hmm. I to był 2019 rok. A ja nie wiedziałem, kim jest założyciel takiej furgonetki. To skoro jakby był to dla mnie totalny anonim, nie interesował mnie. Mm-hmm. Bo ja żyłem w swoim świecie wcześniej, w której ja byłem w swoim jakby tam... centrum swojej rzeczywistości i osoby spoza branży no, nie stanowiły dla mnie jakiejś tam, nie interesowały mnie po prostu, bo no, nie mieliśmy punktów styku, tak? No i to jak taka osoba może zacząć prowadzić platformę? Więc no, wszedłem bardzo w temat, odbyłem nawet jakąś tam podyplomówkę na Side Business School, to jest biznesowa odnoga Oxfordu. No i zacząłem zgłębiać różne case studies z zachodnie i tak dalej, i tak dalej. No i poszedłem do mojego przyjaciela z liceum, który pracował w kancelarii wtedy LSW u Bodka Leśniodorskiego. Pozdrawiam. Michał, no mam taki pomysł. Może byśmy założyli razem platformę do crowd investingu. A Michał mówi, co ty nie powiesz? A wiesz, że my wspieraliśmy jako LSW Wisłę Kraków podczas emisji? To była największa emisja wtedy. Nie. Okay. Teraz już i Krzysztof Stanowski, który robił z nami, zrobił większą i tak dalej. To była najszybsza emisja. No i to wiesz, to był taki faktyczny, taki ciekawy study case, gdzie za pomocą tego sposobu fundraisingu został uratowany legendarny klub w Polsce, tak? Za sprawą, wiesz, jakby Jarka Królewskiego i on jakby przyszedł do jednej z platform, zrobili razem tą rzecz, ta rzecz wyszła, Wisła zdobyła 4000 akcjonariuszy, to był taki, wiesz, jakby też model nawiązujący do socjo z FC Barcelony
I jakby to było taki, no, ciekawy case study. No i wiesz co, jakby Michał jako osoba, która też jest bardzo usportowiona i zainteresowana sportem, no jakby zarezonował z nim ten pomysł, nie? Wzięliśmy do tego jeszcze Mateusza Drabenta, który ze mną już współpracował jako kiedyś CMO w SmartSpinie, wcześniej pracował dla G2 Sports, dla Kinguina, czyli jakby w branży sportu był bardzo głęboko zanurzony i był osobą, która albo kreowała w ogóle content tam dla tych organizacji jako head of content, albo jako pracował na poziomie C-level jako CMO. Jest osobą, która jest, że tak powiem, człowiekiem orkiestrą w kwestii kreacji contentu i budowania strategii marketingowych. No i jakby po prostu wziąłem go na trzeciego wspólnika, bo też jest mi bliską osobą, bardzo dobrze nam się zawsze pracowało i się najzwyczajniej w świecie od lat lubimy. No i zrobiliśmy sobie w trzech platformę. Znaczy założenie było takie, że zrobimy platformę, ale mówię chłopakom, że wiecie, no my będziemy nieprzekonywujący. W sensie, no może ty, Michał, masz w Warszawie jakieś tam lekkie koneksje. A ta Warszawa była potrzebna? A ta Warszawa była potrzebna ze względu na to, że no... Warszawa to są jedyne garnitury w Polsce. Tak? Jakby umówmy się, Macieju, ty byłeś kilka razy u wujka w Koszalinie, stryja swojego, tak? Ale tak poza tym, to myślę, że 80% Polaków nie jest w stanie wskazać na mapie Koszalina. Ja tu może wyjaśnię, bo mój stryj zakładał Politechnikę Koszalińską. Dokładnie tak. No, całkiem niezłego gangstera miałeś za stryja. Jeszcze Darem Salam uniwersytet zakładał, nie? To jest dopiero historia. Ale wracając do tego, jakby ty wtedy zacząłeś prowadzić audycję. Mhm. I ja trafiłem na... 2019. Dokładnie. Ja trafiłem na odcinek z Marcinem Bemę. Czyli pierwszy. Tak. Ja byłem wielkim fanem Audioteki, bo oni trochę współpracowali z Supernową, a ja lubuję się w słuchowiskach Supernowej. I w ogóle mówię, wow, kojot, nie? Mówię, jakby fajnie. Jakby Marcin, ten wywiad był w ogóle taki fajny dla mnie, w sensie on jako postać, że to jest taki dziwak, ale taki mega skuteczny dziwak, czyli z jednej strony, że przyszedł do ciebie w spodniach trekkingowych i słuchawkach QC35 Bose, które ja też miałem. Ale on zawsze chodził w słuchawkach. Ja wiem o tym, ale to wiesz, jakby to są takie punkty styku, tak? I mówisz, fajnie. No i wiesz, wy zgadaliście tak, na takiej, wiesz, zasadzie, on cię w moich oczach maksymalnie uwiarygodnił. Warto gościa oglądać i przede wszystkim jakby miałem takie wrażenie, będę oglądał sobie Zaprojektuj swoje życie, to może trochę nadrobię ten brak wiedzy związanej, wiesz, z ludźmi i tak dalej. A następny chłopak był z Koszalina też. A dokładnie. A później było jeszcze to, że u ciebie był Marek Zmysłowski, z którym chodziliśmy do wszystkich szkół razem, w sensie podstawówki, gimnazjum i liceum. Więc jakby znaliśmy się od można powiedzieć, wczesnych lat. I to był czas, kiedy Marek też napisał swoją książkę. Ja nawet napisałem recenzję tej książki u siebie na fejsie i w sumie na Koście chyba też była ta recenzja. I w tej recenzji pamiętam, że ciebie oznaczyłem, a ty wszedłeś na Koszt, na stronę Koszt Alternatywny i zostawiłeś sobie ten newsletter, się zapisałeś do newslettera i tak dalej. I ja stwierdziłem, no, co już mam punkt zaczepienia, nie? Złapał haczyk. Męce nie było, tak? Złapał haczyk. Mówię, ale że tak łatwo, że wystarczyło lekko pochwalić audycję w jakimś tam wpisie na profilu, który ma 600 lajków na Facebooku? Ale te 600 lajków to było z 10 razy więcej niż ja miałem wtedy w audycji. Może tak, może faktycznie, ale wiesz... No, czyli jakby widzisz, wychodzi na to, że to wybijesz się na moich plecach teraz, no. A nie mam ani procenta w tej audycji, a ty masz dużo procent w Emiteo. Jak to się stało? To znaczy, to na pewno potwierdza to, że jestem średniej klasy negocjatorem, ale poza tym jeszcze... Lata doświadczenia w biznesie i w garniturach. Dokładnie, widzisz. Nie widzicie, to rada dla was wszyscy młodzi przedsiębiorcy, nie tańczcie starymi garniturzami, nie garniturami, nie wypowiem tego. Garniturowcami? No, nie tańczcie wszyscy ze starymi garniturowcami, no, nie ma opcji. Ale tak serio,
I pamiętam, że dosłownie chwilę później zrobiliśmy sobie taki warsztat w trzech wspólników. Wynajęliśmy sobie open space gdzieś tutaj, jakąś tam biuro i sobie jakby założenia pewne budowaliśmy. Ja to chciałem zbudować poprawnie po to, żeby to było wybudowane jak najmniejszym kosztem, więc jakby chcieliśmy jak najwięcej rzeczy mieć już zawczasu zaplanowane, ustalone, przygotowane i tak dalej. I w trakcie tego warsztatu, to było sobotę i niedzielę, w niedzielę wpadłem na pomysł, już mieliśmy wychodzić z niego, mówię do chłopaku, słuchajcie, ty, jest taki gość, on przeprowadził ze Zmysłowskim wywiad i gadał jeszcze tam z kilkoma innymi. I mówię, fajnie gada, on był prezesem jakimś tam, chyba był w Samsungu, był prezesem i w Dellu. Tak bije mu z oczu, że zna dużo ludzi w Warszawie i tak ogólnie gada zawsze. Każde pytanie, odcinek się zaczyna, opowiedz, jak się poznaliśmy. I ogólnie widać, że ma estymę wśród swoich gości. Mówię, i się chwali. Teraz to jest ten moment, opowiedz, jak się poznaliśmy, Dawid. Dokładnie. I się chwali, że zainwestował w 34 startupy. Mhm. Wtedy w 34. No to mówię, słuchajcie. A wtedy było mniej chyba. Nie, 34 było wtedy. Tak? Tak. Albo 32, albo 34. Nie założył mi się o 34, ale to były te które z tych dwóch liczb. No nieważne. Wracając, mówię, słuchajcie, gość mówi, że jest na emeryturze, nic nie robi, pracoholik na 100%, swój swego pozna. I mówię, patrzę na zegarek, bo oni mówią, że jest niedziela, no to 18:30, 19:00, on ma dwoje małych dzieci. Pewnie teraz mamy albo opcję, że on usypia dzieci, albo jego partnerka usypia dzieci. Więc teraz jest idealny moment, żeby napisać do niego wiadomość na LinkedInie. Bo jeżeli partnerka usypia dzieci, to znaczy, że on siedzi gdzieś w salonie i co robi o 19:00 pracoholik w salonie, jak ma chwilę przerwy od dzieci. Cekuje, czyli sprawdza social media. Na telefonie. To było w salonie. Słuchaj, mieliśmy projektor, wszystko. W trzech pisaliśmy wiadomość, nie? Na zasadzie koncepcja wiadomości była taka, że ja jakby opowiadam o swojej historii. Tą, którą właśnie usłyszeliście. Dokładnie, tylko zdecydowanie bardziej ckliwie i podkręcona. Rzewnie było bardzo. Rzewnie było, do tego jeszcze tam wyolbrzymiałem sukces, ukrywałem porażki. Nie, no to aż tak to nie, ale jakby skonstruowaliśmy po prostu z pełną premedytacją prawdziwą wiadomość, w sensie wiadomość o prawdziwej treści, ale jakby dostosowaną do mojej percepcji twojej osoby, tak żeby ona z tobą zarezonowała. I tak, żeby uzyskać z tobą spotkanie. Jak najszybciej. No i wysłaliśmy to chyba kilka minut po 19:00. I ty nam odpowiedziałeś po 2 minutach? Po 3? Ja cię tam zapytałem, czy byś był zainteresowany mentoringiem. Bo jakby w naszej branży, w sensie w mojej, wcześniejszej, mentoring był bardzo popularny. I jakby myślałem, że może też mentorujesz kogoś. Więc jakby taka była moja logika. No i ty odpisałeś mi, że jakby nie masz na to przestrzeni teraz, że bardzo dziękuję za propozycję, że się niezmiernie miło, ale jak kiedyś będę w Warszawie, to że zapraszasz na kawę. A ja napisałem, no tak się akurat wyjątkowo składa, że jestem na kawie w tej Warszawie. No i napisałeś tam, że 15:30, będę miał dla ciebie godzinę, przygotuj się na to spotkanie. No i następnego dnia się spotkaliśmy, pogadaliśmy sobie, no i tydzień później byliśmy wspólnikami. Tydzień później? Mhm. Bardzo szybko. Tego samego dnia mnie poprosiłeś o deka. W ogóle do dzisiaj się śmiejemy z Mateuszem. Że deka trzeba było zrobić. To jest taka ciekawostka. Nie, deka mieliśmy już zrobionego, bo jakby przygotowywaliśmy się już też pod ten nasz funding pierwszy. Ale uwaga doświadczonego, jednego z najbardziej doświadczonych business angeli w Polsce, to deka na przyszłość, jak wysyłacie dek, numerujcie strony. To była twoja jedyna uwaga do całego deka. Bo tak był dobry. Ale wiesz tylko, że jak mogli, bo ja ci bym, wiesz, jak ja mam teraz powiedzieć, na której stronie mi się coś nie podoba. Ja mówię, dobrze. Jedyny raz w życiu, kiedy ponumerowaliśmy strony w deku, to było jak ci wysłaliśmy drugą iterację. Nigdy więcej, my robimy przecież deki, zrobiliśmy dziesiątki deków dla różnych firm. Nigdy mnie nikt nam nie powie. Mnie prezentacje bez numeracji w strony wkurzają tak, że szału dostaję. W 100% jakaś nerwica natry za twoja pełną gębą. Nigdy
nikt o tym nie powiedział, o tych stronach. To do dzisiaj się z tego z Mateuszem zawsze śmieję, że dla Maćka to trzeba ponumerować strony, bo to inaczej, nie, nawet jak są dwie, jedna strona i druga strona. Żeby wiedział, która jest która. Wiedział, która jest która. No, także, no i co, wysłaliśmy ci dek chyba dosłownie tego samego dnia. Pamiętam, że jak tylko skończyliśmy rozmowę, to tylko piszę do Mateusza, szybko trzeba to zaktualizować, wracam do hotelu i masz być na Google Meet'cie, siedzimy i musimy tego deka skończyć. I na zasadzie 2,5 godziny go kończyliśmy i wysłałem ci go dosłownie 2,5 godziny później. A naprawdę byliśmy u notariusza dosłownie tydzień później. No, siedzieliśmy jeszcze we czterech i strategię robiliśmy. Tak, byliśmy... ale to już było po notariuszu. Strategię robiłeś chyba po notariuszu z nami. Nie pamiętam. Mitało ma już 4 lata. No, jest najbardziej frustrujące biznesowe 4 lata w moim przetrwało życiu. Przetrwało pandemię, a wiele startupów nie przetrwało, bo myśmy założyli Mitało dosłownie tuż przed pandemią. Niespecjalnie coś się robiło wtedy w pandemii, bo była duża niepewność. Mitało okazało się startupem w bardzo regulowanym rynku, czego to wiedzieliśmy, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo. Czym jest crowdfunding inwestycyjny teraz? Jak sobie poradziło Mitało i jak ty sobie poradziłeś z firmą, która miała wzloty i upadki kilkakrotnie? Myślę, że tych dolinek śmierci to było co najmniej 2, z czego jedna dość głęboka. Jak to jest być w startupie, który w przeciwieństwie do twojej pierwszej firmy nie jest sukcesem od pierwszego miesiąca? Uważam, że gdyby to była moja pierwsza firma, to by już dawno jej nie było. To znaczy... Nie przetrwałbyś. Nie przetrwałbym. Bym poddał się wielokrotnie, bym zwątpił sam w siebie. No ale też z prozaicznego powodu nie mógłbym sobie na to pozwolić, bo problemy bytowe by mnie zatłukły. Wiesz, ja jak do Mitało zgłaszają się czasami różne osoby mniej doświadczone z myślą o tym, żeby zrobić emisję, albo osoby na początku tej drogi, to nawet jeżeli pomysł, idea czy MVP, jeżeli takowe jest, wydają się fenomenalne, to ja zawsze zadaję takie pytanie, a co pan, pani zrobi, jeżeli emisja nie wyjdzie? I drugie pytanie, a co pan, pani zrobi, jeżeli, inaczej, a co pan, co, z czego pan, pani będzie żyła? Jeżeli nie ma szybkich, jasnych i przekonywujących odpowiedzi na te dwa pytania, to nigdy nie podejmujemy współpracy z taką firmą. Nie dlatego, że nie wierzymy w sukces, tylko dlatego, że problemy bytowe, potencjalne problemy bytowe są jednymi z najbardziej niedoszacowanymi problemami moim zdaniem w całym świecie fundraisingu, nie tylko w Polsce. W naszym wypadku miałeś to szczęście jako jeden z inwestorów, że my znaliśmy odpowiedź na to pytanie, co będzie, jeżeli nie będziemy zarabiać i nie potrzebowaliśmy zarabiać na Mitało. Nie zarabiacie. Jeżeli masz do tej trzech, pory, jeżeli masz, się dopiero żyje. Jeżeli masz trzech founderów, których kompetencje rynkowe każdego są wyceniane pewnie na średnie kilkadziesiąt tysięcy złotych i jeżeli byśmy byli na pensjach gdzieś w korporacjach, czy nie wiem, Michał w kancelarii, czy Mateusz w jakiejś już rozwiniętej firmie, na przykład gamingowej, a ja w sumie jako sprzedawca na targu używanych samochodów, to dalej by każdy z nas byłby w stanie wykręcić jakby tego typu wynagrodzenia. Tak? I w momencie, kiedy jakby nie potrzeba pobierać tego wynagrodzenia, to bardzo zdrowo to wpływa na cash flow początkującego startupu. Abstrakcyjnie wręcz dobrze, no bo 3 takie pensje, nawet jeżeli one byłyby nierynkowe. 3 pensje founderskie na poziomie 12 tysięcy brutto. 36 tysięcy złotych. 36, tak, dokładnie. Tak. A 420 tysięcy rocznie. Jeżeli zbierzesz bańkę finansowania, to founderzy w 2 wytracają całość. W 2 lata. Praktycznie, tak, no bo to wychodzi 800. Bez pracowników, tak. W momencie, kiedy jakby tego nie ma, no to jakby te pieniądze można przeznaczyć na wszystko inne. My mieliśmy tą zasadę, po pierwsze, że no my nie musimy zarabiać na tym, na życie. Druga zasada, nie wydajmy pieniędzy na marketing. To jest też dość istotne. No ale co sobie tak można powiedzieć? Jak można nie zarabiać na marketing?
Znaczy nie wydawać, przepraszam, na marketing. W jaki sposób? My podeszliśmy do tego w ten sposób, że potrzebujemy emitenta, który będzie naszym marketingiem. Czyli odpowiednio znanej marki, która pomoże wam zaistnieć. A do tego znaleźliśmy Smart Money w postaci inwestora, który ma platformę, która w jakiś sposób też nas promowała. Mówisz o audycji. O audycji. Jeżeli tak, nagrywaliśmy odcinki. Jeżeli miałeś wolnego slota, od czasu do czasu wrzucałeś reklamę, to uwiarygodniało, to konwertowało lepiej lub gorzej, ale zawsze już budowało świadomość, tak? Mhm. Te odcinki do dzisiaj mają tą reklamę, ktoś je ogląda, jakby buduje to brand awareness i tak dalej. A to jest, wejdę ci w słowo troszeczkę, to jest rzecz, której większość osób nie rozumie w reklamach w podcastach i w tego typu tych, że to nie są kampanie w telewizji, które mają olbrzymie zasięgi, tylko że to kapie cały czas między odcinka, co odcinek, a oprócz tego te odcinki, każdy z naszych odcinków ma kilkadziesiąt, kilkaset wysłuchań co miesiąc starych odcinków. Tych mówię nawet przed 2, 3, 4 lat, tak? No to teraz sobie pomyślisz, że to wysłuchań i obejrzeń to jeszcze więcej. Te kilkadziesiąt osób, które dochodzi tak daleko wstecz audycji, jak bardzo zaangażowany to jest słuchacz. Tak. Jak bardzo on jest przekonany co do twojej racji, on chce cię słuchać i jeżeli ty coś polecasz, to wiesz, wiadomo, może jeżeli to jest Kamilek lat 17, który właśnie nie słucha pani na polskim, bo ma jedną słuchawkę w uchu, to może to nie jest to, ale nie ma... 35-45 to jest moja główna grupa. Oczywiście, wiekowa. Ale to dokładnie. Teraz zostawię różne stawkę reklamową, jak pozwolisz. Dobrze. Jeżeli chcecie się zareklamować w audycji za projekt i swoje życie, warto? Warto. To napiszcie na partner@zsz.media. Naprawdę warto, bo to działa. Działa? Działa. Dobra. Zadziałało dla Emiteo. Zadziałało. Ale to była jakby ten pierwszy budulec dźwigni marketingowej. Mój blog, to, że też miałem jakieś zasięgi już zbudowane wcześniej, czyli że poświęciłem i też ten... wiernych i długo czytających. Dokładnie. Słuchaczy, bo to są długie formy, to co ty piszesz. To, co pisałem, bo jakby nie mam na to w ogóle nie mam czasu. W tym momencie jakby zmieniłem formę pisania, komunikuję się w taki prosty sposób, jednym formatem ze swoim, że tak powiem, community. Zrobiliśmy takie ćwiczenie ze wspólnikami, że wypiszmy sobie 20 wymarzonych emitentów. Mhm. I to były przeróżne firmy, nie? Jedną z tych firm była redakcja Krzysztofa Stanowskiego Weszło. Mhm. Wszyscy znamy tę zasadę, 5 podań ręki i dojdziesz do Gatesa i Elona. Ja stosuję zasadę... Kiedyś to było 7. No, a ja stosuję zasadę gadać z ludźmi, jeżeli podanie ręki wystarczy. Tak się szczęśliwie złożyło, że do Krzysztofa mieliśmy jedną rękę. I zostaliśmy sobie przedstawieni, porozmawialiśmy. Krzysztof powiedział, że weszło. Nie, że to jest głupi pomysł. No to trochę mi było smutno, ale powiedział, ale mam inny, lepszy pomysł. A ja mówię, o proszę, jaki? On mówi, mój klub piłkarski. A Wisła już była. Była. Ja mówię, jaki ty masz klub piłkarski, przepraszam bardzo, nie? Bo tak jak patrzyłem w KRS-ach, to nie... Mówi, no jaki? No, KTS Weszło. Ja mówię, przepraszam, jakby ja nie interesuję się piłką, dlatego, to tylko dlatego, ale aż tak bardzo, a tak się... Jakby w której lidze gra KTS Weszło? W B-klasie. B-klasa? Która B-klasa? Jaka to jest liga B-klasa? Mówię, aha. No dobrze, to ja przemyślę. Wróciłem i ten, wychodzimy z Michałem z tego spotkania. Mówię, Michał, czym jest B-klasa, nie? A Michał mówi, no to tak wiesz, pod okręgówką, nie? Mówię, okręgówka to która? No on mówi, no na dzisiejsze standardy okręgówka to chyba tam była 5 wtedy, bo teraz jest chyba 6. Nie wiem, już tam nie chcę tego mówić. A B-klasa jest jeszcze pod tym, tak. Ja mówię, no to jak na taki klub można zrobić emisję? W sensie to nie ma, jakby nie ma sensu, nie? W sensie, no przecież to kto? No, a potem sobie, wiesz, zdałem sprawę właściwie, że to znów to takie szufladkowe myślenie, że sam czasami wchodzisz w jakiś taki labirynt umysłu, bo coś ci się wydaje. Nie? Bo to ma być FC Barcelona. Bo nie? To ma być, ale nie, no właśnie to klub, czym jest klub piłkarski? Klub piłkarski jest drużyną, która gra w jakąś grę, nie? Mhm. Ale wartość... Jak drużyna jest drużyną. Klub to są ludzie wokół tej drużyny, nie? Dokładnie, drużyna jest drużyną, ale jakby co jest wartością klubu piłkarskiego? Nie to, jak ci kopacze grają w tą piłkę, tylko jak bardzo dużo ludzi wierzy i chce oglądać i chce wspierać w tą drużynę, nie? No jakby, wiesz, FC Barcelona jest tam warta tyle pieniędzy. No oczywiście Messi i tego typu piłkarze są warci, ale
prawdziwą wartością jest to, że te dziesiątki milionów ludzi na całym świecie mówi, że to jest mój ulubiony klub piłkarski. I jak wychodzi nowa koszulka nowego napastnika, to ci ludzie na całym świecie kupują te koszulki po te 110 mm-hmm. euro. I to jest ta wartość. Które są warte tam za 3 euro. Dokładnie. Tak? I to jest ta prawdziwa wartość. Nie kontrakty mm-hmm. nawet sponsorskie, tylko to jest to, co finansuje mm-hmm. tych piłkarzy. Nie? No i wiesz, jak tak sobie na spokojnie do tego usiadłem, mówię, nie, no to ten klub jest warty pewnie więcej niż większe wszystkie kluby pierwszoligowe. Jakby je wymień, jakiś klub pierwszoligowy, który może mieć taki fanbase. Zaczęliśmy oglądać jakieś nagrania na Weszło i tam, wiesz, streamingi z meczy, po, nie wiem, po 30 tysięcy wyświetleń, nie? Mhm. I patrzę, a tam, wiesz, nie ma siedzeń na trybunach, a tam na boku boiska 250 osób ogląda ten mecz. Na kocach. No, stojąc, no, nawet. Mhm. No, i wiesz, i ja nie wiem, jakby obaj się nie interesują piłką, ale jak, wiesz, tak pójdziesz sobie na losowe mecze drugoligowych zespołów, tam nie zawsze będzie 250 osób. W większości wypadków nie będzie w ogóle tam 250 osób, nie? No i okazało się to strzał w dziesiątkę. Mieliśmy robić w ogóle... To miała być nasza pierwsza emisja w kwietniu 2020 roku, jak tylko przygotowaliśmy platformę. No i wybuchła pandemia. No i nie poszło. I musieliśmy to przesunąć. I wiesz, i to się przełożyło w czasie. To co było pierwszą emisją? Ostatecznie był to Iron Resorts. Taką pełną, udaną, dużą emisją, którą zrealizowaliśmy, ośrodek dla triatlonistów, i który sobie super działa do dzisiaj. I czyli taki wyspecjalizowany hotel butikowy z salami treningowymi dla triatlonistów i restauracją. Co ciekawe, dla triatlonistów. No właśnie nie, to restauracja okazała się tam strzałem w dziesiątkę, to jest jakby, wiesz, połowa tego biznesu. Ale pomysł był, że to tak będzie. Tak, tak, tak. I wiesz, jakby sobie to działa, to jest zarządzane bardzo fajnie przez Lecha Jarońca i jego brata. Akcjonariusze są zadowoleni. Są jakieś tam plany budowania kolejnych filii. Jest to, można powiedzieć, wiesz, takie centrum triatlonistów w jakimś regionie Polski, nie? I dosłownie chwilę później, ostatecznie w 2021 roku, wystartowaliśmy z KTS Weszło. No i to był mega, 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 mega sukces. Wysadziło nam serwery. Przepisy wtedy pozwalały na zebranie do 1 miliona euro, prawda? Tak, do 1 miliona euro. Mieliśmy na stronie 50 tysięcy osób, które puszczało po kilkaset tysięcy zapytań na sekundę. W sensie, że F5, nie? Robili, nie? To wyglądało jak jakiś atak DDoS. Wysypało to nam totalnie bazę danych, zapchało nam to cały serwis. Serwis nie mógł wstać przez prawie godzinę. Udało nam się go postawić na nowo, zbiórka się zebrała i tak chyba tam w 87 minut milion euro został zebrany, tam 4,5 miliona. Super sukces. Krzychu ostatecznie zadowolony, mimo tego, nazwijmy to, potknięcia z naszej strony, a tu było takie dość sporej klasy baran w ścianę. No ale nie spodziewaliśmy się czegoś takiego, nie przewidzieliśmy tego. System, jakby mieliśmy jakby serwery skalowane. Ale nie aż tak. Nie, czas dostosowania się, jakby ta skalowalność jest, ona ma opóźnienie w czasie. Mhm. I ona tam trwa, nie wiem, kilkanaście minut, kolejne partycje się otwierają. No i w momencie, kiedy jakby nie zdążyła się otworzyć już ta kolejna partycja, wszystko się posypało. Mhm. Tak, wiesz, jakby od początku jakby przepustowość powinna zostać ustawiona na o wiele większym poziomie. No. Jakby nasz bazodanowiec chciał dobrze, bo nie chciał rozspinować kosztów. Startup. Dokładnie, no bo nie mogliśmy sobie pozwolić na to, że nie wiem, wykupimy na dzień startu, wiesz, serwerów tam za ekwiwalent kilkunastu tysięcy złotych. Nie chcieliśmy tego robić, tak? Ale też firma nie mogła sobie pozwolić. No dokładnie, no ale ostatecznie, wiesz, jakby udało się to postawić, udało się to zrealizować, był happy end, 4000 prawie akcjonariuszy. Klub dzisiaj gra już w czwartej lidze. Są na trzecim miejscu w tabeli, mają szansę na trzecią ligę. Mają naprawdę duże community, są fenomenem w skali kraju. Te pieniądze pomogły w rozwoju klubu? Te pieniądze są do dzisiaj jeszcze nawet nie wydane, ze względu na to, że tam jest bardzo dużo wpływów sponsorskich. Mm-hmm. Krzysztof jest bardzo zaangażowany w ten klub. No i to jest fajna inicjatywa. Jest budowana tam aplikacja też do zarządzania, oni sobie głosują, wybierają zarząd. To jest takie jakby, wiesz... Tam są oceny. Ja jestem akcjonariuszem w obu tych spółkach, o których mówiłeś, bo jako inwestor też inwestowałem
ale to bardzo mi się podoba, że po każdym meczu są oceny zawodników, na przykład przychodzą w mailu i tak dalej. Tak, tak, tylko że nie masz jakby, nie masz prawa jako akcjonariusz wpływać na decyzję trenera, ale jako cała grupa akcjonariuszy macie prawo zasugerować trenerowi i jakby dajecie mu feedback swój. Feedback. A czy on go wykorzysta, czy to nie, jego, to już jest jego decyzja. Sprawa, tak? No. To nas uwiarygodniło, nie? No to było takie, to było bardzo... bardzo fajne, no i wtedy, wiesz, jakby no, świat stał przed nami otworem, będziemy, no, zmienimy ten rynek, nie, i wiesz, i będzie cudownie, nie, wiesz, dwie takie emisje, tak szybko, skrzynka, napisz do nas @emiteo.pl, na które można wysyłać zapytania, wiesz, to po prostu była rozgrzana do czerwoności i prawie, że się nie nadążaliśmy odpowiadać na jakieś tam interesujące lidy, umawiać się na rozmowy i tak dalej, bo wszyscy chcieli zacząć z nami współpracować. A potem zmieniły się stopy procentowe. Potem zaczęły się zmieniać stopy procentowe, a potem człowiek ze schodu uznał, że jest za dobrze na świecie i że trzeba zacząć robić głupie rzeczy. Mhm. I się zesrało, no. I się po prostu zesrało. Tak to trzeba powiedzieć kolokwialnie. I to jest druga dolinka. I to jest druga... Jak się prowadzi startup, to tak jest, nie? Tak, tylko wiesz, to jest jakby... Ja nigdy... Bo wiesz, jakby ja sobie siedziałem w swojej piwnicy i w swoim jakimś tam wąskim gremium w SmartSpinie. Byłem osobą z jakąś tam estymą. Ktoś mnie nie lubił, ktoś mnie uwielbiał. Whatever. Ktoś mnie chwalił. Ale to nie było, wiesz, szerokie gremium. A tutaj pod wpływem jakichś tych pierwszych takich sukcesów, no to wiesz, pierwszy raz się zderzyłem z takim uznaniem społecznym, nie? Szerokim uznaniem społecznym. I że... To było ważne dla ciebie? Uznanie społeczne nie było dla mnie ważne, tylko to jest jak każda tego typu, wiesz, rzecz, to jest w jaki sposób wpływa na twoją gospodarkę hormonalną w twojej głowie. Mhm. Więc jesteś, wiesz, przepełniony tą serotoniną i jakby tymi pozytywnymi emocjami. A potem, wiesz, w dniu, kiedy wylatywałem na Svalbard, zaczyna się wojna. I wiesz, i masz jakby zwrot o 180 stopni. Emisje się odwołują. Emisje się odwołują. Ty się zastanawiasz, wiesz, ty dzwonisz do kumpla, który mieszka pod Dortmundem i kumpel ci mówi, że jeden z jego tam mieszkań jest dla ciebie gotowe, żebyś wsiadał w samochód, jechał z rodziną i się nawet nie zastanawiał, nie? Ja to na to bardziej, wiesz, tak rozpatrywałem. Ja mam troszeczkę umysł paranoika i wiesz, jak zacząłem sobie analizować scenariusze, no to tak samo było ze swoją drogą w COVID-zie. Jak zacząłem sobie analizować scenariusze, no to Kijów był kluczowy, te pierwsze kilka dni było kluczowe. Jeżeli by udało im się zrealizować plan podboju Kijowa w 10 dni, to nie wiadomo, Macieju... Warszawa byłaby następna. No nie wiadomo, Macieju, właśnie, czy byś mógł jeszcze prowadzić audycję tutaj, czy byśmy mieli w tym momencie, wiesz, obronę linii Wisły wciąż, nie? I to było najgorsze, że zmienia się jakby cały układ. A jeżeli jesteś jeszcze liderem, albo aspirujesz do bycia liderem, bardziej tak powiem, masz te kilkunastu ludzi pod tobą, masz też wspólników, którzy są mimo wszystko trochę mniej doświadczeni biznesowo od ciebie, masz inwestorów na pokładzie, którzy też mają jakieś oczekiwania, ty masz wobec nich zobowiązanie, bo to ty byłeś hustlerem i frontmanem, który w trakcie fundraisingu przekonywał, tak. No to się okazuje, że ta odpowiedzialność jest na tobie, nie? Ona jest po prostu... Czy twoi inwestorzy są cierpliwi? No bo ta firma... Tak, bo wybrałem sobie bardzo świadomie inwestorów. Wchodzi w dół i... Wiesz co, wybrałem sobie bardzo świadomie inwestorów. Wybrałem sobie... Co to znaczy wybrałem sobie inwestorów? Większość startupów nie wybiera sobie inwestorów, tylko ojejku, ktoś mi chce dać pieniądze. Jeżeli masz track record, a ja mam track record, to jest bardzo, o wiele łatwiej fundraisingować. Czyli jeżeli to nie jest twoja pierwsza firma. Dokładnie. Druga rzecz jest taka, że wydaje mi się, że ja jestem dość dobrym sprzedawcą. Teraz próbuję być skromny. Jestem bardzo dobrym sprzedawcą. Ilu inwestorom odmówiłeś? Powiem tak. Odbyłem łącznie 16 rozmów i z tego 7 osób we mnie zainwestowało. Każda z osób, które znaczy nie w ciebie, tylko w Emiteo. No, przekonałem ich, tak. To jest potato.
każda z tych 16 osób była osobą, z którą świadomie wybrałem, bo z jakiegoś powodu chciałem mieć ją na pokładzie. Mhm. No więc jakby skuteczność uważam, że była całkiem dobra. No 40 ponad, no tam procent, no. Więc tak do tego podchodziłem. Nie rozmawiałem, jakby nie miałem sytuacji, gdzie rozmawiałem z człowiekiem o pieniądzach, gdzie nie byłem przekonany w ogóle. Co do człowieka, do tego, czy ja chcę jego pieniędzy i tak dalej. To jest trudne, szczególnie jeżeli jesteś na początku, no masz tą pokusę wzięcia tych pieniędzy, nie? No bo jakby masz to z głowy, może zająć się robotą. Ale jeżeli weźmiesz w trakcie fundraisingu złe pieniądze, a takich pieniędzy jest naprawdę na rynku sporo, mam na myśli, że nie dużo w ujęciu bezwzględnym, tylko udział funduj sztuk, jakby rozumiesz, udział w rynku całego fundingu. To jest bardzo dużo złych pieniędzy, których w ogóle nie warto brać. Ludzie i są fundusze, które jako twoi wspólnicy będą toksyczni dla spółki. Dokładnie. A ja mam inwestorów na pokładzie, którym nie wyślę podsumowania przez 7 miesięcy, bo coś się dzieje, mam inne rzeczy w głowie i ja nie dostaję ani jednej pretensji na maila. Tylko po 7 miesiącach się odzywam z krótkim update'em. Przepraszam, że 7 miesięcy nie update'owałem. Uzasadniam to, dlaczego nie update'owałem. I jakby nigdy nie usłyszałem pretensji i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest jedna z rzeczy, które zawsze uczę moje startupy, w które inwestuję i próbowałem Dawida nauczyć. Najważniejszą rzeczą, którą trzeba robić, to regularna komunikacja do inwestorów. Regularna, Dawidzie, to jest raz w miesiącu. Tylko, że widzisz, moim sposobem na zebranie pieniędzy w tej firmie, takim sposobem w cudzysłowie, było to, że trzech ekspertów pracowało za darmo. No za udziały. Za udziały, dokładnie, ale jakby nie musieli jakby żyć ze swojej pracy. To powodowało, że jakby nasz runway i w ogóle bad rate i tak dalej, no były wybitnie dobre, jak na kwotę, którą zebraliśmy. Bardzo niskie. Dokładnie. I nie chciałem dalej tego rozwadniać, chciałem, żebyśmy sobie w tym stanie trwali. I teraz ja wychodzę z założenia, że lepiej zrobić rzadszy update w takiej sytuacji, a skupić się na robocie, bo ja nie mydlę oczu inwestorów po to, myśląc, że zaraz będzie druga runda i oni muszą być przekonani co do mojej osoby. Wiesz, poza tym, jak wiesz doskonale, jakby ja dużo rozmawiam z ludźmi, bo sobie lubię pogadać, więc tak naprawdę z mojego gremium inwestorów tylko z jedną osobą nie rozmawiam regularnie przez telefon. A też jestem typem osoby, która jak rozmawia jakby z kimś, to zawsze, chociaż przez chwilę, jeżeli zainwestował w MITEO, zawsze poświęcę MITEO, robię szybki update słowny. Czyli wiesz, ja robię nic. Czyli te informacje są, one nie są po prostu w mailu. Nie są w mailu, nie są w uporządkowany sposób, no bo jakby wiesz, to jest, no to... No ale wiesz, jest to skuteczne, bo parę miesięcy temu MITEO robiło prawdopodobnie ostatnią rundę inwestycyjną, podnosząc kapitał o taką symboliczną kwotę. No 200 tysięcy złotych, tak. Grosze. No. Jakby ktoś miał 200 tysięcy złotych... Znaczy, no wiesz, w skali fundingu, no wiesz, ile miliardów zostało przepalone na startupy w Polsce. No to... Rzeczywiście z punktu widzenia fundingu, tak, ta kwota była potrzebna spółce. Ile czasu zajęło ci zebranie tych 15 pieniędzy? Minut. No, 15. Ile telefonów? Nie, to śmieszne było, bo zadzwoniłem do ciebie i mówię, że dzwonię do ciebie pierwszego, bo czy ty chcesz się nie rozwadniać, czy mam ciebie w ogóle uwzględniać? A ty powiedziałeś, no oczywiście. I powiedziałeś jakąś tą kwotę. No i zadzwoniłem do drugiej osoby. No i to jak druga osoba, a ile Filipkowski wziął? No tyle. Nie, tu masz minimalnie mi dać tyle samo. Ja mówię, no dobrze, no to zadzwoniłem do trzeciej osoby, ja mówię, tylko informacyjnie ci mówię, o ile wzięli oni? Ja mówię, no tyle, no to ja też tyle minimalnie, tyle samo. Ja mówię, aha, no dobra, no to teraz jestem w takiej sytuacji, że muszę zadzwonić do pozostałych, bo już nie chcę brać więcej, więc wyjaśnić im, że już im nie sprzedam. No i musiałem zadzwonić do pozostałych inwestorów i dwóm odmówić już. Nie, powiedzieć, że nie, no dajcie spokój, jest okej, okay, dajcie spokój, jest fajnie, jest super, jest ekstra. Jak dziękuję, na to zareagowali? No śmiali się, no, okay. Bo jakby wiesz, jakby to obracałem, no nie była duża, obracałem nie? Wszystko w żart, mówiłem, że ustawiłem was pod kątem wieku, dzwoniłem od najstarszego do młodszego, to jakby w ten sposób, to i mówię, że no wiesz, starszy nie trzeba ustępować. Jakby to wiesz, jakby komunikacja po prostu taka zabawowa po to, żeby nikt tam się nie czuł jakoś pominięty. No nie przyszło mi to do głowy, ale właśnie o to chodzi. Jak sobie to jest wiara. Zdałem sobie sprawę z tego, że dokładnie, jeżeli przez x lat jakby nie oszukuję, nie, może oszukiwanie to jest bardzo mocne słowo, ale jakby nie...
Nie mydlę oczu. Nie mydlę oczu, mówię jak jest. Jakby każdemu praktycznie inwestorowi powiedziałem w twarz, zaadresowałem wszystkie swoje obawy, wszystkie swoje problemy. Firmowe oczywiście. Nie opowiadam wam o swoich, nie wiem, rozterkach związkowych na przykład. Ale wiesz, ale zaadresowałem te wszystkie rzeczy. No i potem, jak wyjaśniłem, po co są te pieniądze, no to każdy stwierdził, okej, tak, jakby to ja chcę i tyle, no. Tylko, że wiesz, no, wymień mi, ile startupów z twojej stajni przez 3 lata nie poprosiło nikogo o pieniądze? 3. W tym my. W tym wy. No, no to a na 30 ile teraz? Versum było też takim, zbierało pieniądze, ale to nie było tak, że było potrzebne. Było wiadomo po co. Nie, no ale przecież potem mieli rundę bridge'ową chwilę przed... A to z powodu COVID-u. No dobrze, no ale to widzisz, poprosili o pieniądze. Przez 3 lata, mówię. To jest naprawdę, ja to sobie... Ale oni dużo dłużej byli w inwestycji. Aha, dobra, wcześniej byli, dobra, to tak. Zgadzam się. No okej, okay, to Versum. I Karot.pl. No i widzisz, no, tego, ale dalej nawet jeżeli to jest te 10% czy tam 8-7% z twoich ten, no to jest to dość cecha rzadka. Tylko wiesz, jeszcze do tego my praktycznie nie wygenerowaliśmy w tym czasie przychodów, nie? To jest jeszcze, no wiesz, no zrobiliśmy tam lifetime, Emiteo wygenerowało do tej pory netto, myślę, 1,4 miliona, 1,2 miliona przychodów, może coś tego typu. Przy kosztach, które są większe. Przy kosztach, które są większe, no ale jakby to dalej się wszystko spięło, bo te koszta zostały naprawdę zminimalizowane, nie? Mhm. Ale teraz wszystko się zmienia, bo zmieniły się przepisy. Znaczy one nie tyle się zmieniły, bo one były dawno ustalone przez Unię Europejską, ale one wyewoluowały. Zbierać już można więcej niż 1 milion euro. Można zbierać 5 milionów euro, co staje się bardzo dużą sumą, powyżej 20 milionów złotych. Mhm. Dalej do tego są potrzebne platformy, ale przepisy europejskie i polskie również spowodowały, że no nie można już dowolnie zbierać. Ja uważam w ogóle, wiesz, to jest bardzo szerokie pytanie. Kiedyś na jakiejś prelekcji podzieliłem się tą opinią i mogę ją tutaj powtórzyć. Uważam, że finansowanie w najbliższych 10 latach będzie całkowicie inne niż finansowanie w minionych 10 latach. Finansowanie przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw, tak. Mhm. Jakie są typy finansowania? Dług. I dług w sensie pożyczka z banku. Finansowanie zewnętrzne przez inwestorów. Czyli equity, czyli equity. Oddajesz udziały. Equity dzieliło się, załóżmy, na VC-ki, private equity, ewentualnie CF. I aniołów biznesu. Tak, no tak, takie cztery grupy. Teraz tak, przez ostatnią dekadę dług był praktycznie za darmo. Ale już nie jest. Już nie jest, dokładnie. VC-ki miały pieniądze na przykład w Polsce praktycznie za darmo. PFR. Można wymieniać już bez nas, ale wiesz doskonale, że większość funduszy VC w Polsce z kapitałem między 40 a 75 milionów złotych, 80% środków otrzymało z zewnątrz, a 20% tylko od inwestorów. Mhm. I byli na 5-krotnej dźwigni finansowej. Mhm. Jakbyś pod pałkę do grilla wrzucał. No i jakie to ma znaczenie? To, że spalisz kiełbasę. No po prostu szybko ma płonąć, tak? No i to były VC. Private equity, finansowanie długiem wewnętrznie, lewarowanie na darmowym pieniądzu. Kupowali co chcieli, po ile chcieli. Business angele, dorabiający się na prospericie ostatnich 10 lat koniunktury, mający na depozytach możliwość 2,5%. No to też inwestowali, ile możesz mieć mieszkań? 30, 50, 100, no kupujesz potem startupy, sam wiesz po sobie. Nie najlepiej to czasami wychodzi, nie mówię, że tobie źle wychodziło, ale po prostu inwestujesz w super nowoczesne przedsięwzięcia. Pieniądze leciały zewsząd. Wiesz, ludzie wymyślali gry komputerowe, które nie miały absolutnie prawa bytu kiedykolwiek być sukcesem, zbierali na te gry komputerowe 5 milionów złotych w Polsce, bo CD Projekt. To jest jakby, to była logika tego finansowania, bo CD Projekt. No i jeszcze 11 bitów i Playway. Mhm. A dzisiaj na depozycie jest 7%. Obligacje skarbowe są też fajnym papierem, który możesz sobie kupować i tak dalej. Jest IKX, możesz sobie właśnie brać te jakieś, jak masz na przykład dzieci, rodzinne obligacje skarbowe 12-letnie. Świetny papier taki, który po prostu częściowo ci tam sobie leży i pracuje. Jest indeksowany inflacją.
W ogóle pojęcie inflacji stało się takie dość nowe. Powróciło. Powróciło nie do końca, wiadomo. Jeszcze parę lat temu mieliśmy deflację w Polsce. Dokładnie. No. I zmierzam do tego, że VC nie mają w tym momencie już takich programów wsparcia, jak miały. Pieniążki się skończyły z Unii Europejskiej. Aniołowie biznesu nie są aktywni. PE jest zainteresowane, czyli jakby fundusze private equity są zainteresowane już rozhulanymi biznesami, które po prostu... Następuje wymieranie startupów. Dokładnie. Następuje wymieranie startupów. Nie tylko crowdfunding, przed crowdfundingiem fajne, nowe, poprawne czasy, tylko ogólnie przed całą tą branżą finansowania. Że może w tym morzu gównianych projektów, może teraz będzie się zbierało jeziorko dobrych projektów. To ja ci z punktu inwestora, bo właśnie skończyliśmy kurs inwestowania w firmy 2.0 i on za chwilę wychodzi, opowiem, jak to wygląda, nie? Bo rzeczywiście w tej chwili jest dużo łatwiej znaleźć fajne projekty, niekoniecznie startupy, ale właśnie przedsiębiorstwa, firmy, które działają, które są na początku, tuż przed takim przełamaniem krzywej S, czyli za chwilę będą rosły, bo widzisz to, rozumiesz, z wycenami, które są 4-5-krotnie mniejsze niż były jeszcze 3-4 lata temu. Czyli te same udziały jesteś w stanie kupić nie za milion, tylko za 200 tysięcy. Na przykład, dokładnie tak. Przede wszystkim regulacja rynku, bo już nie będę się rozwodził na temat VC i tak dalej, może kiedyś zrobimy sobie... Ale jak ten powiedziałeś, że 10 lat będzie wyglądało inaczej, to chciałbym usłyszeć. Uważam, że będzie koncentracja na zdecydowanie bardziej jakościowych projektach. Czyli nie będziemy już wierzyć w to, że Kazik z Sanoka zbuduje latający samochód i nie damy mu już na to 50 milionów złotych. I naprawdę, jakby to najgorsze to jest to... To się Izera nazywało. Izera nie? się nazywało. Znaczy Izera był projektem rządowym, ale naprawdę... No... To, wiesz, mój sarkazm nie był tutaj przypadkowy. Dokładnie, tylko wiesz, jakby chodzi o to, że tak absurdalne pieniądze, jakby projekty zbierały pieniądze, ale to nie tylko u nas, w Stanach, wszędzie. Jakby tego typu projektów już nie będzie, niezależnie jaki znaczy one sposób... będą, tylko one będą bardzo szybko umierały. Dokładnie. Może na ich miejsce, i ja w to chciałbym głęboko wierzyć, że wiesz, jakby może zamiast tego lokalne firmy generujące 50 milionów rewe i 5 milionów EBITDA, ale nie potrafiące się przeskalować, może one zaczną szukać finansowania. Masz swoją ulubioną firmę z Koszalina, Norw.pl. To jest dokładnie tego typu firma. Dlaczego Norw.pl? Dlaczego Norw.pl? Nie wiem. Nie. To nie jest reklama, ale słuchajcie, to jest odkrycie. Jeżeli szukacie części do jakiejkolwiek sprzętu AGD, który macie w domu, no. To Norw.pl tą część ma. No, ale załóżmy, że nie wiem, że masz możliwość... Ostatnio mój blender się rozwalił, była i uszczelka, i nóż. No, ale wiesz, o to mi chodzi, że dlaczego tego typu firmy nie poszukują finansowania w celu uzyskania większej skali, nie? Bo jakby nigdy o tym nie myśleli, nie? Albo finansowali się, bootstrapowali, albo finansowali się długiem i tak dalej. Ale między innymi dlatego teraz są tacy silni vis-a-vis startupy, no, które teraz, żyły tylko i wyłącznie. Tylko teraz ten dług jest trochę gorszy już dla nich, nie? Więc wiesz, i przede wszystkim kwota miliona euro w przypadku crowdfundingu, jeżeli mówimy o crowdfunding, to była dla nich też za mała. Więc jakby to już nie jest jakby moja opinia, że to się wydarzy, ale... Mam wrażenie, że rynek po prostu ECF-owy może zacząć przyciągać o wiele bardziej jakościowe projekty. Firmy, które już są na tam poziomie rentowności takim, że gdyby chciały, mogłyby wypłacać dywidendy. I będą bardziej jakby takimi no po prostu bezpieczniejszymi, zdrowszymi podmiotami. Z drugiej strony, coś, co jest bardzo, bardzo jeszcze mgliste, nieokreślone, ale moim zdaniem dające największy potencjał na wzrost tego rynku do skali w ogóle abstrakcyjnej, jest fakt, że wraz ze zmianą prawa, jeżeli chodzi o limity i zasady działania rynku crowdfundingowego, zostały też zmienione pewne kwestie regulacyjne związane ze spółką z o.o. Mhm. To jest taka drobna rzecz, taka niepozorna dla osoby z boku. To znaczy spółka z o.o. nie może od 10 listopada kierować oferty inwestycyjnej do nieoznaczonego adresata. Bo... A do oznaczonego jest limit, do ilu można? To jest w ogóle do 150 niby, ale to tak naprawdę jakby spółka z o.o. nie może adresować do nieoznaczonego. I co to powoduje? To powoduje, że
jeszcze 9 listopada na przykład deweloper mógł pozyskiwać na swoją inwestycję, promować w ogóle ją na Facebooku, w gazetach, możliwość zainwestowania w udziały w swoją spółkę celową, która ma wybudować dane osiedle, nie podlegając pod przepisy ustawy o ofercie publicznej, mógł zebrać 100 milionów złotych na tą spółkę. Totalnie nieregulowane. Totalnie nieregulowane. I tacy deweloperzy są tak, w Polsce. Tak, tacy deweloperzy, takie firmy są w Polsce. Jakby ja już odcinam tutaj kwestię tego marginesu patologicznego, który okradał w ten sposób ludzi, bo o nich to wiadomo. Nie, jakby, my mówimy o dobrych firmach. Mówimy o dobrych firmach, które jakby rozliczały się ze swoimi udziałowcami, nie? Wiesz, jakby nie będę tutaj wymieniał nazwy, ale jest deweloper w Polsce, który w ten sposób zebrał 577 milionów złotych. Mhm. To jest więcej niż dwukrotnie, niż przez całą historię zebrały wszystkie platformy crowdfundingowe w Polsce do tej pory. Jeden podmiot, nie? I zbierał po 40 milionów na inwestycje. Wiesz, to jakby... Czyli ten crowdfunding, z którego wyszedłeś na początku, że nie odbywał się w Polsce vis-a-vis Wielka Brytania, to nie do końca była prawda, bo on się odbywał w wielu różnych miejscach. Tak, dokładnie. Prawnie w tej chwili jest to niemożliwe. I w tym momencie prawnie to jest niezgodne z przepisami. No pytanie, czy... będzie to przepis egzekwowany, czy nie. W moim oczywiście i MITEO interesie jest, żeby był. Uważam też, że w wielkim interesie inwestorów jest też, żeby... Tak, żeby nie było więcej takich rzeczy typu Amber Gold, nie? Które tam się będą tworzyły. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która się zmienia, bo jest duży problem z inwestowaniem w rynek prywatny, bo te udziały są po pierwsze mało płynne, a po drugie ciężko znaleźć na nich nabywców. Tak. I to, co ma się wydarzyć i to, w którą stronę ja rozumiem, że MITEO będzie podążało poprawnie, bo ty jesteś w zarządzie, jestem tylko biernym inwestorem, to jest możliwość właśnie handlowania, kupowania i sprzedawania udziałów w tych spółkach, które były wyemitowane. Wraz z przepisami wchodzi możliwość stworzenia prostej tablicy ogłoszeniowej. I wiesz, to jest taka niby funkcjonalność, no jakby nie jest to, wiesz, funkcjonalność na poziomie brokera, tak? To nie jest giełda. To nie jest giełda, tak? Ale jest to miejsce, w którym Iksiński będzie mógł powiedzieć, ja chcę sprzedać 10 akcji spółki A za 300 zł. A Kowalski będzie mógł powiedzieć, ja chcę kupić i dać też takie ogłoszenie, ja chcę kupić 10 akcji spółki A za 280 zł. To troszeczkę tak jak giełdy wyglądały 100 lat temu, nie? Że tam nie było brokerów pomiędzy... Znaczy, będzie się ustawiał tak zwany floor. Tak. I floor to jest jakby co... Nie wiem, czy to nie tylko giełdy tak działają, ale na przykład największy market NFT, czyli obrazków na blockchainie, OpenSea, jest dokładnie działa na tym modelu. Czyli masz bidy i aski, nie? I wiesz, i masz, nie wiem, jakąś tam małpkę, i ktoś za tą małpkę najwięcej chce dać 12 Ethereum, a kto inny ją chce sprzedać najtaniej za 16. I albo te się bidy i aski spotkają i tak dalej. Albo nie ma transakcji. W przypadku, różnica jest taka, no, że OpenSea to jest mimo wszystko no, machina, która działa w zautomatyzowany sposób, a platformy z tymi tablicami nie będą mogły automatyzować tego procesu, czyli nie będą mogły ich kojarzyć, bo to już będzie miało wtedy charakter działalności giełdowej, nie? To jest też swoją drogą dobre, że w wielu krajach tego typu platformy jak OpenSea, nie wiem na jakiej zasadzie one w ogóle działają, że one kojarzą te wszystkie transakcje. Pogadajmy o MITEO. Bo znowu... Jakbyście kiedyś posłuchali nas rozmawiających poza mikrofonami, to na koniec nie wiadomo, o czym rozmawialiśmy. Mam wrażenie, że w tej rozmowie tak z 4 razy zgubiliśmy wątek, ale no, tak. Nieważne. Wracając, i nie będziemy mogli inne platformy kojarzyć bezpośrednio. Tych kupujących i sprzedających, ale wierzę w zdolności swojego wspólnika Mateusza, który będzie w stanie to zaprojektować tak UX-owo, aby nie kojarząc ich, po prostu tak stworzyć jakby design poszczególnych widoków, żeby był tak oczywisty, żeby ten Iksiński i Kowalski bez naszego kojarzenia się spotkali ze sobą. I dogadali, tak? Także... Nasz plan jest taki, jeżeli Ale transakcje dalej trzeba będzie zrobić u notariusza i tak dalej. Zautomatyzujemy to tylko i wyłącznie w taki sposób, że będą pewnie dokumenty do wygenerowania automatyczne i będzie na pewno instrukcja, w jaki sposób ePUAP-owo to zrobić i tak dalej.
Czyli nie będzie potrzebny notariusz do transakcji. Nie, w ogóle dzisiaj też nie jest potrzebny. To podpis, tylko umowa sprzedaży. No, tak. Okay. I to jakby to postaramy się może jakoś ten. Będziemy na pewno rozmawiać z komisją, co można, czego nie można, jak to należy zrobić. MVP nie będzie zawierało żadnych tego typu prób usprawnień. Ale MVP bardziej, to będzie po prostu tablica. Bardziej o rynku, jak on będzie się rozwijał. Jakie spółki twoim zdaniem, powiedziałeś, że ten rynek się zmieni, będą szukały finansowania poprzez takie platformy jak Emiteo, przez crowdfunding inwestycyjny? Leady, które do nas przychodzą, to jest w ogóle, uważam, no jest szeroka gama, dużo bardzo leadów odrzucamy i tyle, ale jakie firmy branże, może też wielkość firmy, ich stage, na którym są w rozwoju, tak? Dobrze prosperujące e-comy. Dobrze prosperujące firmy produkcyjne, które mają fancy produkt. Jeżeli tekstylia, to z silnym community, streetwear wszelkiej maści. A to jest w ogóle... Ja myślę, że w ogóle crowdfunding inwestycyjny to jest... B2C z brand awareness na takiej poziomie, że wiesz, tak jak wiesz, ja mam swoją ulubioną markę odzieżową i ja czekam na dropa. I to jest na takiej zasadzie, że fajnie. Jakby, nie wiem, Dota robiła crowdfunding, no to bym kupił akcję, bo ja to chcę wspierać. Ale wiesz, też są przedsięwzięcia mega lukratywne, które warto wspierać i w które bym na przykład, wiesz, no wierzył. No nie wiedziałem w ogóle, że... Ja korzystałem z Revoluta, jak Revolut miał crowdfunding. I nie wiedziałeś, że on nie ma. Wiedziałem, że ma. To wiesz, oni się tam wyprzedali w kilka minut. Nie? Mm-hmm. Ale wiesz, no też bym w to nasze zainwestował, bo korzystałem z tego narzędzia, byli wtedy zupełnie nierentowni jeszcze. Nie? Mm-hmm. I zmierzam do tego, że produkcyjne z fancy produktami i uważam, że branża nieruchomościowa i wszystkie jej odnogi. Bo jeszcze kwestie w Polsce, nie? Jeżeli chciałem się na koście alternatywnym poczuć lepiej, żeby mieć dużo wyświetleń i żeby wiedzieć, że dużo osób mnie przeczyta, to pisałem wpis o nieruchomościach. I był przeczytany. Zawsze był przeczytany w największej ilości. Ty jako founder, nie spółka. Ostatnie 4 lata były trudne. To był rollercoaster z paroma dipami do basenów pełnych zimnej wody i rekinów. Ta przyszłość nie jest oczywista dla prezesa spółki, która jest na 4 roku swojej działalności w mocno regulowanym rynku, w takiej sytuacji makroekonomicznej, geopolitycznej. Czego twoim zdaniem ty potrzebujesz, żeby doprowadzić tą spółkę do sukcesu? Poza czasem, bo to jest oczywiste. Trudne pytanie, ale bardzo dobre. Potrzebuję przede wszystkim... jakby brak eventu pokroju wybuchu wojny w Ukrainie. Spokoju. Lub COVID-u przez 5 lat. Czyli potrzebujesz spokoju. Tak, bo to jest jednostka, to jest raczkujący fintech, który chce bootstrapować i który będzie mógł bootstrapować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy społeczeństwo jest spokojne. Kiedy nie ma tematu, który jest nośnikiem wszystkich ust. Inflacja, nasze pieniądze tracą. Wojna, Putin nas zaraz zaatakuje. COVID, wszyscy umrzemy. Okej, okay. Ale masz inwestorów, którzy są w stanie podwoić, potroić, obecni inwestorzy, twój kapitał. Czemu tego nie robisz? Nie chcę, żebyśmy się obudzili w rzeczywistości z moimi wspólnikami, w której będziemy zbyt rozwodnieni. Czyli chcesz zachować własność. Chcę zachować własność. Jest to też swego rodzaju na pewno jakiś element podkręcania trochę wariancji. Czyli jeżeli będzie upside, to chcę mieć większy kawałek tortu na koniec tej drogi, bo koniec końców to jest jakby, wiesz, to jest nasza Golgota. Nie chcę brać pieniędzy, bo to jest tak, jakbym w tym momencie, to mnie rozluźni, a ja nie chcę być teraz rozluźniony. Aha. Ja chcę musieć bootstrapować. To będzie dłużej trwało, zdajesz się z tego sprawę. Nie, jeżeli utrzyma się obecny stan rzeczy. Czyli potrzebuję w tym momencie odrobiny szczęścia do tego, żeby to nie trwało odpowiednio dużo. I jakby mam... Szczęście jest jednym z magicznych składników. Jest z magicznych składników, ale to szczęście jest tak naprawdę nieudolnym synonimem
prawdopodobieństwa danego zdarzenia. Uważam, że mam, załóżmy, coś rząd wielkości typu 70 do 80%. Szansy. Szansy na to, że zrealizuje się w tym momencie scenariusz. Musimy jednak pamiętać to, że jakby... Takiej ręki w pokerze często się nie miewa. No nie miewa się, aczkolwiek mamy ją teraz, bo jesteśmy jedyną aktywnie działającą platformą w 40-milionowym kraju. Mhm. I jeżeli ten stan się utrzyma nawet kilka miesięcy, to mam takiego handicapa, że jeżeli ja z niego nie skorzystam, bo wiesz, jak zbiorę 4 miliony złotych teraz, fundingu czy tam nie wiem ile, no to naturalnie nie będę budował, będę tworzył platformę, będę zatrudniał ludzi, a ja muszę teraz sprzedawać, muszę działać, ja muszę zbudować pozycję lidera. Ja muszę być, jak ktoś będzie sobie myślał, a może zrobię emisję crowdfundingową, to sobie będzie myślał, o to trzeba do tego Oponeo, jak oni tam? Emiteo, Oponeo, no i jakby EO, no i tam trzeba do niego zadzwonić, tego takiego, co chodzi w czapce albo w tym, w okularach. I tyle. I tego ci życzę. I sobie zresztą chyba, też, tak? Chyba sobie też. Z Upside'u też będziesz zadowolony. A wiesz, a jeszcze, bo to jest, tym bym się chciał podzielić jeszcze, bo powiedziałem o Upside'ie. Downside'y są różne. Nie? Downside i Upside to są dwie przeciwległe strony kosztu alternatywnego. Mhm. Upside jest kosztem alternatywnym i downside jest kosztem alternatywnym. Mhm. Taki paradoks, nie? Ja jestem, wydaje mi się, pogodzony z downside'em, dlatego tak chcę bardzo walczyć z upside'em. A wiesz co, chyba u Rogana słyszałem bardzo dobrą definicję szczęścia, mhm. która, jak ty powiedziałeś, że chcesz bootstrapować i skupić się na tym, że jest takie okienko w tej chwili możliwości, które warto wykorzystać, które tutaj pasuje idealnie. Ile czerwonych samochodów widziałeś, idąc tutaj do biura? Nie zwracałem na nie uwagi. Ale gdybym ci powiedział, ile czerwonych, żebyś policzył czerwone samochody, to wiedziałbyś, ile czerwonych samochodów zobaczyłeś po drodze. Dokładnie. I to jest właśnie szczęście. Że nikt mi nie mówi o... Nie, jeżeli wiesz, czego szukasz. Ach, okej. Okay. To, bo jeżeli nie wiesz, czego szukasz, to te czerwone samochody przelatują koło ciebie. Mhm. Te możliwości, te łudy szczęścia, ten on był szczęśliwy, jemu wyszło, przechodzi. I jeżeli wiesz, czego szukasz, to wiesz, co złapać, za czym się zatrzymać, za czym się obrócić. No i to jest bardzo trafne spostrzeżenie i wydaje mi się, że po 4 latach takich, wiesz, upside'ów, znaczy no po prostu tego rollercoastera, nazwijmy to, kilku dolinach śmierci, kilku strzałów dopaminy przewyższających... Coraz lepiej widzisz czerwone samochody. Dokładnie. I jakby... I podchodzę też do tego z taką dozą dużej klasy stoicyzmu, nie? Jakby już nie reaguję na każdy Ferrari mówiąc wow, tylko a przyjrzę się, czy ta karoseria na pewno nie jest zarcewiała. Dawidzie, w audycji Projektuj swoje życie. Pod koniec mamy te pytania, które zadajemy. Mamy hashtag trudne pytania, które ty już dzisiaj wypowiedziałeś raz. Opisz najlepszą decyzję, którą podjąłeś w swoim życiu. Nie, no pójdę dość ckliwie i trywialnie, ale mimo wszystko oświadczyny w Austrii do mojej żony. No, to była dobra decyzja. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Startowanie i finalizowanie. Jaką masz supermoc? Cyfry. Jak budujesz swoje wewnętrzne kręgi? Ja mam swój inner circle. Mój inner circle to jest moja rodzina i moi wieloletni przyjaciele. Uważam, że wokół mojego inner circle jest tak zwany krąg, który ja nazywam szum. Mhm. I ten szum jest niestety bardzo duży, nie? I to na każdym kroku ktoś próbuje złapać twoją uwagę, albo ty myślisz, że warto złapać czyjąś uwagę i tak dalej. Uznałem, że warto skorzystać z tego, że ktoś zrobił przesiew szumu. Mhm. I znaleźć sobie jakąś tam przestrzeń, w której masz dopływ świeżej krwi, a jednocześnie no, są osoby sprofilowane, to w tym momencie skoncentrowane jednak też na rozwijaniu biznesu, działania i tak dalej. I to był jeden z powodów, dla których dołączyłem do Master Huba i jestem w jednej z tych starszych grup mastermindowych. Jest przesiew szumu. No? Ciekawe, nie myślałem o tym, ale to rzeczywiście trochę tak jest. Tak, tak. To jak kiedyś napiszę książkę coachingową, to będzie znaczyło, że jestem na granicy bankructwa, to szum, ogólnie żebyś nie ukradł mi tego, będzie jedną z tych teorii, będzie rozdział na pewno o tym.
Z pewnością ukradnę, ale to nie będzie świadome. Za 3 miesiące będę opowiadał jako o mojej idei. Dokładnie. No. Zresztą jako o mastermindach. Nieważne. No. Niech będzie. Opisz 3 rzeczy, które chciałbyś robić za 3 lata. Ja mam taką uniwersalną zasadę. Chciałbym, żeby Dawid za 3 lata patrzył na Dawida sprzed 3 lat i powiedział, no młody to był głupi. 3 lata wystarczają? U mnie bloki mają 5 lat. Książka która? Viktor Frankl, tylko i wyłącznie Człowiek w poszukiwaniu sensu. Zawsze. Najważniejsza. Od wielu, wielu lat. Kiedyś to był głód Hansuma, ale... A głód jest mocny. Głód jest bardzo mocny i to była bardzo ważna książka, ale pamiętam, to jest fajniejsza anegdota. Viktor Frankl, jakby Człowiek w poszukiwaniu sensu, to jest jakby książka o tym, dlaczego cierpienie jest nieodłącznym elementem tego, że wzrastamy i dlaczego cierpienie jest czymś, co warto pokochać i zaakceptować. Głód jest książką o tym, jak niedostatek i brak możliwości jakby wyjścia z obecnej rzeczywistości doprowadza do szaleństwa i jakby, że trzeba się pogodzić z faktem, że często, gęsto wychodzimy z tej bańki szaleństwa tylko i wyłącznie dzięki przypadkowi. I to jest po prostu szczęście i nic innego, nie nasza zasługa. I to była książka, którą po prostu uwielbiałem, w sensie takim, że wielokrotnie ją czytałem. I pamiętam kiedyś moja koleżanka mówi mi, Dawid, tylko bo ty tak zawsze powołujesz się na tego Hansuma. A ona była po filologii norweskiej. I mówi, ty, ale ty znasz historię jego. Ja mówię, wiesz co, nie czytałem jego notki na Wikipedii, nigdy mi to nie przyszło do głowy, nie znam go jako człowieka. Ty wiesz, że on dostał Nagrodę Nobla? Nie, no to wiem. A wiesz, co z nią zrobił? Ja mówię, nie wiem. Hitlerowi ją oddał. No i już potem zmieniłem swoją ulubioną książkę. Co nie znaczy, że treść książki... No, tak, ale wiesz, no jednak no to był skrajny nazista. No, w sensie, no nie można moim zdaniem pochwalać. Nawet jeżeli ta książka była dobra, no to od tego czasu odbiłem już. Zostawmy Viktora Frankla. Viktor Frank, tak jest. Co chciałbyś, żeby słuchacze i widzowie audycji Zaprojektuj swoje życie zapamiętali z naszej rozmowy? Dość długiej i z wieloma bocznymi ścieżkami. Często słyszę wśród bardzo zamożnych, starszych, o wiele bardziej doświadczonych kolegów, że ja to w życiu już wszystko zrobiłem, co chciałem. Ja latałem bokiem po zamarzniętych jeziorach Porsche, tam w Finlandii. Ja zwiedziłem wszystkie kraje, które chciałem. Ja skoczyłem ze spadochronu na bungee, cokolwiek widziałem, jak Real Madryt wygrywa Ligę Mistrzów. Ja już nic nie mam do zrobienia w tym życiu. I ja bym chciał, żeby ludzie zapamiętali, że nie warto być w miejscu, inaczej może nawet nie tyle, że nie warto, ale warto zawsze potrafić znaleźć jakieś marzenie, które warto dopisać do bucket listy. Czyli, że bucket list należy aktualizować całe życie i nie powinno się nigdy być w sytuacji, w której myśli się, że zrobiło się wszystko, co się chciało zrobić w tym życiu. Ja dodam, że jeszcze warto definiować ten jeden dzień, który zdefiniuje ten rok. Tak, ale to jest wypadkowa bucket listy. To realizowanie bucket listy prowadzi cię zawsze do mizogi. Dobrze. Dziękuję ci ślicznie. Dziękuję ci, Macieju. Dziękuję wam wszystkim za to, że tutaj dotarliście i wysłuchaliście nas przez te 2 pewnie godziny. My tu już bardzo długo rozmawiamy. Także było mi niezmiernie miło móc tutaj z tobą rozmawiać i móc przed państwem występować. Ja dziękuję wam. Jak co tydzień w czwartek o 4:00 zapraszamy do audycji Zaprojektuj swoje życie. Zaprojektuj swoje życie.